Dzień dobry, witam serdecznie. Role się odwróciły, bo jakiś czas temu, jakoś 2 miesiące temu chyba byłem u Szalonego Reportera, bo dzisiaj jest on reporter na podcaście, jak widzicie. Podobno trochę do mnie podobny, z wyglądu nie wiem, ja dzisiaj jestem mega niezadbany, więc może nawet jestem brzydszy, mimo że młodszy, ale z zachowań ogólnie chyba się różnimy. No, ja nie mam skłonności. A ja mam? Nie, też nie. Jeszcze nic nie wyszło, więc jeszcze trzymajmy się tego, no że nie. No właśnie jadąc tu dzisiaj tak zastanawiałem się, czy jak przyjadę, to już masz spakowane, czy nie. Masz wykupiony lot gdzieś? Nie, lotu wykupionego nigdzie nie mam, bo ja nie przepadam generalnie z lataniem samolotami. Mam lekki lęk wysokości, więc ja zawsze mam schizę, jak jestem w samolocie, że się rozbiję. Także jak miałbym wyjeżdżać, to wolałbym autem. No tak, bezpiecznie, bo mogą się na lotnisku zgarnąć. Tak jak dzisiaj zgarnęli tego pana od BMW w Dubaju. A, to ja nawet nie słyszałem o tym. Ale powiem ci grubo, bo tam nie ma nawet ekstradycji z Dubaju, a tu polskie służby tam poleciały i go zdjęły z lotniska. Co ty gadasz? Dzisiaj, także... Ale to jak to działa? Także ten wieczorek jeszcze, a on już słabo. No nie wiem, wiesz co, nie wiem właśnie, bo się zdziwiłem, bo wiem, że na przykład jak ta się tam bomba leczy, to myśli, że tam go nie złapią. I tam dużo, no tam jest przecież paru raperów słynnych i tak dalej, którzy pewnie mają jakieś tam listy, a jego zdjęli z lotniska dzisiaj. I to wiesz, jak szybko, nie? No parę dni, wiesz, ten list, to tamto. No tak, ale ja byłem niezaznajomiony z tą sprawą i ja byłem przekonany, że jak nie ma ekstradycji w Dubaju, to nie mogą kogoś zdjąć. A to co, dogadali się? Wydaje mi się, że... O, to teraz sobie wymyśliłem teorię. Pewnie ona jest słuszna, bo ja się trochę naprawdę znam. Czyli ekstradycji nie ma, czyli nie mogły go tamte służby zgarnąć, osadzić i tu wysłać. Ale zezwolono naszym pewnie na działanie. Bo też jest takie zezwolenie, wiesz, że przyda się nasza milicja i zezwolili im, wiesz, tam papiery wymiana między ambasadami z tego zawincie. Stamtąd nie ma ekstradycji, ale jak już nasi go złapią, to go mogą w worku na głowę przywieźć. YouTuberzy, uważajcie, gdzie uciekacie, tak? Już wiadomo, że Dubaj już nie. Dubaj już nie. Badamy inne lokalizacje. Stay tuned, będziemy update'ować. No jeżeli chodzi o update'y, bo ja już od razu z grubej rury zacznę, dlatego że mocno mnie zdziwiłeś. Rura jest... No, słowem są. Rura, w sensie? Nie, no w ogóle teraz dużo słów tak jakby dziwnie brzmi. Nie, ogólnie wydaje mi się, że teraz mamy taki moment, kiedy bardzo trzeba na słownictwo uważać, tak, dlatego że tak żarty, poważnie, które były smaczne jeszcze miesiąc temu, przestały być smaczne teraz. Ksywy typu zwyrol też takie jakoś inaczej brzmią. No tak. I tak, ja miałem taką rozminę nawet wczoraj, że w momencie, w którym, wiadomo, że to jest mega infantylny żart, głupia rymowanka, ale jak walnąłem sobie tekstem, na przykład na live'ie ruch psa jak sra, to w momencie, w którym okazałoby się, że jakiś youtuber jest zoofilem, to za chwilę byłoby to wyciągane i mówione rzeczy typu on wiedział, memował go. Faktoza. Nie, no naprawdę, teraz tak dużo. Myśmy nagrali parę dni temu z Paramaxilem nagrałem. Zresztą Paramaxil dzisiaj napisał głupiego tweeta i muszę z nim pogadać. A jakiego? No, kto nie pisał trzynastkami, ich pieczucikami. No kurwa, nie w tym czasie, nie w tym miejscu. To jest prowokacją, no tak. Prowokuje. Ja wiem, że on nawet nie o tego na myśli, to jest bardziej obśmianie tego jakieś, ale nie Kuba. Ale parę dni temu z nim nagrałem właśnie też na ten temat, jak to dopiero co tam miało wyjść. I generalnie podsumowaliśmy konferencję Fejmu, po to, żeśmy się zebrali. No ale wiesz, ten temat już był na tapacie, wiesz, go tam przelecieliśmy, znowu głupie słowo, ale przelecieliśmy nie, ten temat. Nie, no głupie słowo to jeszcze nie jest. Przelecieć można, ale trzeba tak, uważać tak. Na jaki samolot się wsiada. Przelecieliśmy ten temat, ale był on już stary, ten temat, więc mogliśmy go przelecieć. No i wiesz co, i pierwszy raz tak było, w samym tym temacie byliśmy ostrożni, uważaliśmy, tam nie było heheszków, ale było mnóstwo heheszków w tym poprzednim, czyli w wymianiu konfy. I wiesz, i to takich, a zawsze my takie śmieszki mamy. A dziura, ha, dziura, a coś tam, wiesz. No, takie, i później żeśmy się ścieli, że jakby rozmawiając o tym temacie, że tamte żarty stały się momentalnie niesmaczne, chociaż one dotyczyły trochę innego. I pierwszy raz chyba, bo ja w ogóle nie tnę tych podcastów. Znaczy wiesz, na tyle tnę, że tam te przejścia kamer, ale ogólnie nie wycinam żadnych rzeczy. Stary, ty nic nie robisz, tobie wszystko robi montażysta. Tak, ale, no tak, ale mówił, co jest mój team. I raz chyba tylko Pasternaka ocenzurowałem, bo za mocno moim zdaniem poleciał z Alanem, a nie chciałem, żeby mnie w programie podały słowa takie już, wiesz, mocne na CBT i tak dalej. I tu drugi raz ocenzurowałem. Tak po programie mówię do Łukasza, on mówi, no średnio, mówię, ty wywalaj wszystko, wiesz. Na tym temacie porozmawialiśmy poważnie, ale podczas mojej konferencji było dużo głupich żartów i to później na całość wpływało i powywalałem to. I to jest właśnie też właśnie no, taki... syndrom tych czasów, tych czasów, co teraz nastały, że już tak jak mówisz, te niektóre żarty już nie są takie fajne. Nie no, aktualnie jest bardzo gęsta atmosfera przez ten temat, do tego stopnia gęsta, że Mijasz się dziwnie streamuje, bo na przykład wczoraj oczywiście ja uważam, że jest to trochę moja powinność, bo zajmuję się mniej lub bardziej komentowaniem rzeczy, które się wydarzą w internecie, więc ludzie wymagali ode mnie tego, żebym ten film razem z nimi obejrzał i powiedział, co o nim sądzę. Natomiast jak już zrobiłem to, o co mnie poproszono, te 3 godziny spędziliśmy wspólnie i pogadaliśmy, no no to stwierdziłem, że w nocy chciałbym sobie w Lola pograć, czyli zrobić taki stream, który też robiłem zawsze, bo zawsze gdzieś tam kończyło się to graniem gry i prosiłem ludzi o to, żeby w tym temacie nie zadawali mi żadnych pytań, no bo ja wszystko, co chciałem, to powiedziałem i też szczerze ja to widzę, że mnie to mocno męczy. Ta atmosfera jest przygnębiająca, bo jest to przykre, zebrały się czarne chmury, a poza tym wiesz, że też masz ochotę od tego odpocząć, a chcesz czy nie, jesteś częścią tej gry, w sensie gry influencerskiej, więc nawet jeżeli nie znałeś prywatnie tych ludzi, nawet jeżeli nie wiedziałeś, co oni robią prywatnie, do kogo piszą, ja nawet nie wiedziałem, jak niektórzy z nich wyglądają swoją drogą, mówię o tych minecraftowcach, czy ksywek nic nie słyszałem, to mimo wszystko mniej lub bardziej jesteś z nimi powiązywany na tej zasadzie, że jest to ta sama branża, więc wypowiedzieć się musisz. I ja powiem ci, że ja już tak mniej więcej od miesiąca to zauważyłem, od miesiąca o tym mówię, że mnie przestrzeń internetowa strasznie męczy i czuję się, jakby ktoś mnie do wody wrzucił z tego tytułu, że ostatnio jest tylko negatywnie, a tak jak teraz jest negatywnie, tak jeszcze nigdy nie było, bo tu już mówimy o grubym przestępstwie, o tak grubym przestępstwie, że jeżeli ktoś pójdzie siedzieć, to w więzieniu życia nie będzie miał, nie? Ale nie jest mi go szkoda swoją drogą. Jedna osoba chyba pójdzie, reszta raczej nie, ale wiesz co, to jest, no właśnie to jest, to ten typ przestępstwa jest bardzo piętnowany, mówię zarówno prawnie, jak i moralnie i dlatego on jest bardzo specyficzny. To i w sumie wypikamy gwałt. Ale nie, to nie trzeba wypikiwać. To i w sumie to są takie dwie rzeczy, że wiesz, że to nawet jeszcze gorzej, ale to są takie dwie rzeczy, że wiesz, no, co innego jest takie przestępstwo przeciwko mieniu i tak dalej, to oczywiście byłby shame on you i byłoby jakieś tam, ale generalnie wielu takich było. No niedawno mieliśmy tego Jaksa na Fejmie, gdzie też tam jakieś oszustwa, coś tam. No ja mam na swoim sumieniu fakt, że 6 lat temu, ale jakieś tam przestępstwo, ale to jest zupełnie co innego, tak? Z tego możesz to odpłacić, odbyć karę, ewentualnie, wiesz, no, to da się jakoś zapomnieć, da się wyjść z społeczeństwa. I to jest jakby tylko ze względów prawnych. Generalnie teraz, zwłaszcza we frikach, jest wiele osób, jak Denis Załęcki, czy bywały, podajmy go przykład, ale było wiele, które na tym nawet ubijały swój kapitał i wizerunek, tak, że on jest bad boyem i tak dalej, i tak dalej. I to przez pewne środowiska jest odbierane dobrze. Dobra, one są trochę out, wiesz, poza głównym mainstreamem, ale jest, że się to niektórym podoba. Znajduje się nisza odbiorców. Tak, i jest ta moralność, taka przestępcza moralność w cudzysłowie jest ta przestępcza moralność, która jakby popiera te czyny. A można to tamto, można to tamto. Ale czyn ten, o którym mówimy, we wszystkich możliwych tych podgrupach społecznych jest piętnowany. Więc tu wiesz, jak to na ciebie wpływa, to i ludzie tak zwane prawilniaki będą cię gnoić i ludzie taki, wiesz, tacy normalnie przestrzegający prawa, te społeczniaki powiedzmy, czy ci, którzy przestrzegają, wszyscy. Dlatego to jest bardzo specyficzny czyn i dlatego uważam, tak mocno się to wylewa. No dzieci zawsze są brane za takie coś niewinnego i to coś nie powinno. To, co się wydarzyło, jest kompletnie niewytłumaczalne, ale warto zaznaczyć, że my nagrywamy ten podcast przed publikacją filmu Konopskiego. Który podobno być grubszy. Tak, i wydaje mi się, że film Konopskiego tutaj rzuci światło na zupełnie nowe twarze i może się okazać, że nie tylko Stewart potencjalnie może odbyć karę pozbawienia wolności, ale również inni twórcy. Ja tego jeszcze teraz nie wiem, ale tak nie mam, bo gdzieś tam w kuluarach mówi się, że tam naprawdę mają się dziać dziwne sceny. Natomiast wszystko to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o ujawnienie tego, moim zdaniem można traktować w kategorii czegoś bardzo pozytywnego, bo uważam, że takich zwyrodnialców trzeba ukarać i to ukarać nie poprzez to, że zakażemy mu publikacji w sieci, czy też przestaniemy go oglądać, tylko po prostu takich ludzi trzeba zamykać w więzieniach, bo są niebezpieczne dla potencjalnych osób na ulicy. Natomiast to, jakie konsekwencje to za sobą niesie w opinii publicznej, też jest druzgocące, bo widzę coraz częściej, że wylewają się jakieś komentarze typu ja mam 20 lat, mój chłopak ma 25 i teraz źle się z tym czuję. Albo komentarze typu ktoś miał 21 lat, a jego dziewczyna 17, więc to jest pedofil. No ludzie nie odróżniają pedofilii. To jest dramat, ale wiesz co, czegoś... ja rozmawialiśmy o tym chwilę przed programem i mamy tu totalnie tożsame jakby opinie, może dlatego mówią, że jesteśmy podobni. Ale naprawdę ja mam, bo też słyszałem twoją opowieść, że dałeś storkę na IG na ten temat. Nie? I zresztą ona powiedziała, że może być. Ja sobie napisałem tweeta, pokazywałem ci go i go w końcu nie wysłałem, bo generalnie uważam, że mógł mnie być zrozumiały. Ja nie chciałem, żeby chociaż procent odbiorców uznało, że ja bronię sprawców. I tak, i dlatego mam z tym problem, wiesz, bo czasami ty masz inną wiesz, inny zamiar, a inaczej to zostanie odebrane. To jest jedna przyczyna, ale jeżeli tu rozmawiamy o tym, to ja właśnie bardzo chętnie powiem to, co miałem napisać, bo jakby, wiesz, mówione słowo i jeszcze cała niewerbalna mowa ciała jest lepsza niż tam jakiś wpis na Twitcie. Więc ja uważam, że, bo to, i powiem to, głównie Jaroniewska, uważam, jakby bardzo mocno Wiktoria jakby ciągnie to, no nie możemy my oceniać jeżeli coś jest prawnie dozwolone, jeżeli to jest jakby też etycznie, no bo jeżeli ktoś ma tam 16, a ktoś tam 20 czy coś, to nie tobie oceniać, bo też jest wiele związków, które tak się zaczęły i są kontynuowane. Moja żona jest ode mnie 8 lat młodsza. Moja mama jest młodsza 7 lat od taty. Moja mama jest tak samo 8 lat od mojego ojca, tyle samo co moja żona. Wiadomo, że myśmy się poznali tam 12 lat temu, czyli ile miała żona? Powiedzmy tam 25 już, nie? I to jest troszeczkę... Przerwę, moja mama miała 16... I mój tata miał 7 lat więcej. I jaki piękny owoc tej miłości siedzi koło nas. Nie, naprawdę, ludzie, nie chodzi o to. Moralnie można jakoś tam oceniać, ale bo wiesz co tam jest ta obleśność i to mnie bardzo ujarańskie denerwuje. I to było też nasza spina z tym zdjęciem i tak dalej. Stary oblech, czyli jak jesteś stary, to możesz coś oceniać, czy nie, masz prawo, czy nie. No to tak nie jest. Jeżeli coś jest memem, to 20-latek, 4-latek mniej więcej tak samo brzmi, a jeżeli ktoś, wiesz, nawet słuchaj, nawet to ma 30 lat, a gdzieś tam z 16, tylko jeżeli to jest związek, jeżeli to nie jest ten grooming, jeżeli to nie jest jakby, wiesz, wykorzystywanie tego wieku i mocno na tym opieranie tego zawładnięcia tą młodszą osobą, bo tak często to bywa. No to dokładnie tak jest. Ale jeżeli tam towarzyszy temu uczucie lub może to uczucie być, jeżeli obie strony mają jakby te zamiary takie, wiesz, dobre, że tak powiem, uproszczę i tam nie ma właśnie tego wykorzystywania tej sytuacji wieku, czy to, że... Bo faktycznie zawsze ta młoda osoba jest troszkę w innym miejscu życia. Ja też trochę rozumiem, że coś między 16 a 20, czy tam 16 a 18 to jest inna osoba niż między 25 a 30 zawsze. No ponieważ tu jest jeszcze szkoła, tu jest jeszcze pracy i ta osoba starsza może wykorzystywać to, wiesz, ja już pracuję, ja mam pieniądze, ty jeszcze mieszkasz z mamą i tu o to chodzi. Ale jeżeli te zamiary są okej, to nie nam oceniać, czy to jest obleśne, czy nie, bo ja tak jak tobie mówiłem, to niedługo powiemy, że może rudy z blondynką to jest obleśne, bo ktoś nie lubi rudych. I jak wy oblechy możecie iść do łóżka? Czy, ja powiedziałem, dla mnie dwóch facetów idących do łóżka jest obleśne, ale ja się nie będę wpierdalał, jak są pełnoletni, obaj tego chcą i tak samo wy. Ta cała grupa 20-parulatków pod wezwaniem Jaroniewskiej, oceniające to jako oblechy, nie można tego robić, bo niedługo będzie... Słuchaj, tak mają narodowcy, tak? Że nasza polska biała kobieta z czarnym, nie dopuścimy do tego. To jest ten sam typ myślenia, bo dla nich to jest obleśne. Jak można z czarnoskórym Afrykaninem? No jest w tych środowiskach narodowych taki ten i nawet na ulicy gdzieś tam są szykanowane, jak idzie biała kobieta z jakimś tam... za rękę. Chyba można, tak, można. Więc to jest w ogóle chore, że ty musisz zastanawiać, czy jakieś słowo możesz powiedzieć, czy nie. Chore to jest nienormalne, naprawdę. Ale właśnie to jest ten case. Nie możemy oceniać czegoś, że jest obleśne dla ciebie. Dla ciebie jest obleśne? Świetnie. Nie bądź dwudziestolatkiem. A nie mów komuś, że według ciebie coś jest obleśne. To jest dwóch ludzi, którzy być może ich będzie łączyć uczucie, to uczucie się rodzi. Jeżeli oboje mają jakieś, te mówię, zamiary dobre, to nie można kogoś wykluczać, jeżeli prawo to dopuszcza. No cholera jasna. Albo inaczej, to jeszcze tylko skończę, to podnieśmy ten bieg. Wiesz, no tak. Jeżeli to jest złe, obleśne, nie, bo Boże, jak można 16, to zasankcjonujmy to kurwa prawnie. To nie można, to można od 18. Tak jest w Stanach i dobra, i koniec. I wtedy będzie P-wordem, ten, który 17-latką. Jeżeli mamy w Polsce od 15 lat i to też nie uważam, że w Sejmie siedzą pedofile i tak ustalili, bo lubią 16-letnie dziewczynki, tylko idą za tym jakieś badania, jacyś psychologowie, jakieś opinie, dlatego ten wiek tak ustalono. Wiadomo, że to jest zawsze balans, że te, wiesz, nie można wstrzymywać długo, fajnie by było, jakby to dziecko się trzymało więcej, bo to jest jeszcze dziecko, ale generalnie no, i to jest jakiś balans, że już powiedzmy ten człowiek jest tyle rozwinięty, oczywiście każdy jest inaczej, że ustalono taką granicę i nie kierowano się tu też pewnie dobrem tych 18-latków, którzy do nich piszą, tylko pewnie też tych dzieci, więc jak tak ustalono, to tego się trzymajmy, a jak to jest złe, to zmieńmy. Pozdrawiam Wiktorię. O właśnie, od Wiktorii chyba się oberwie. Ja uważam, że każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, więc jeżeli dla kogoś jest to niefajne, to ma prawo to powiedzieć, natomiast uważam, że nie ma prawa nazywać takich osób pedofilami, bo to już jest... Ale obleśne też nie jest fajne. Może napisać, słuchajcie, u mnie się to nie mieści w moim jakimś tam, wiesz, morale, czy w moim etyce, czy estetyce, okej, ale jak to jest obleśne, że tam z 17 lat jest to obleśne, no to jest jednak stygmatyzowanie, no, to jest obleśne. Ja bym się obawiał tego, że też mogło dojść do takiej sytuacji, że nagle napisze jakaś, nie wiem, 17 czy 18-letnia dziewczyna, która chciała uprawiać seks z jakimś influencerem, sama nagabywała do tego, sama była prowodyrką całej sytuacji i za chwilę będzie próbowała stawiać się w roli ofiary. Właśnie ja ciągle się obawiam tego, że pójdzie w to niezdrowym kierunku. Póki co wszystko się układa tak, jak powinno. Mam na myśli to, że faktycznie osoby winne dostają po dupie, ale nie chciałbym doprowadzić takiej sytuacji, że nagle obudzi się grono dziewczyn, które mają lat właśnie, nie wiem, 17, 20 i tak dalej i będzie polowanie na czarownicę. Po prostu ja na tym punkcie jestem wyczulony i mam wrażenie, że nowoczesny świat, Ksajo fajnie to podkreślił, że nowoczesny świat każe niektórym czuć się poszkodowanym. I jeżeli chodzi o osoby poszkodowane... A to nie wie, jak tu się wchodzi, czy coś takiego? Co, Sergiusz? No, dzwoni. Dobra, to dzwoń do niego. Nie odbieracie. To oczywiście idzie na żywo wszystko. Zaraz Sergiusz wszystko wyśpiewa. Jaki to był adres? Idealnie się skomponuje stółka na pacie, jak on się ubrał do kanapy. Kurwa, to jest gość, to jest 7x7. Była to chwila przerwy, dlatego że Sergiusz się na chatę wprosił, że tak powiem. I powiedział, że pierwszy raz tu pachnie. I mam nadzieję, że na niego nic nie wyjdzie niedługo. Ja mam inne news. Dobra, nie żartujmy sobie już w ten sposób. Wracając do tematu, tutaj nie chodzi o to, żeby kogokolwiek bronić, jakiś parasol ochronny budować i tak dalej, tylko ja nie chciałbym, żeby pseudo-ofiary przykryły ofiary rzeczywiste, faktyczne. Póki co materiał Wardęgi bardzo dobry, faktycznie pokazał ludzi, którzy mają coś za uszami, trzeba to zbadać. Natomiast moje pytanie teraz będzie brzmiało, bo nie chcę tego wałkować w nieskończoność. Co sądzisz o tak dużym zaangażowaniu politycznym wokół tej sprawy? Czy uważasz, że wynika to z zbliżających się wyborów? Czy tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Jednak wiesz, PiS dostrzegł siłę internetu, jak było widać po zaangażowaniu Zabielskiego w ten film, za który mu oczywiście nie zapłacili, nie był współpracą o interkolektorach i SMR-ach. Więc PiS już wcześniej zauważył, że ta internet jest mocny i warto w niego wejść. Więc teraz wiesz, zobaczyli, no jest ile mamy, półtorej tygodnia do wyborów? Tak, półtorej tygodnia mamy do wyborów, więc oczywiście, że tak. I to jest zawsze może parę procent. To nawet wiesz co, on, jak rzadko kiedy PiS uważam, że teraz nie przemówił do swojego elektoratu betonowego, bo tego internetu coś nikt nie ogląda, a babcie znowu w TVP, jak on to powie, to znowu nie znają tej afery, bo to jest typowo internetowa, to jest bardzo różny świat, tak? Świat wydaje mi się, TVP, że... świat moherowych beretów w cudzysłowie, a to, co się stało. Myślę, że jest tak gruba afera, że ona pójdzie tak czy inaczej mediami mainstreamowymi. Ale to dalej, wiesz co, nie wiem, czy to babci interesuje jakiś tam, co to stół? Stół? Jaki stół? Ale chodzi o sam czyn, wydaje mi się, że czyn tak, jednak jest. Ale ja uważam, że tutaj że Morawiecki skierował się trochę tak do nas, że tak powiem, że chce tu z 0,5% lub 1%, wiesz, jakoś tam ugrać. Ty dziadkiem jesteś, co ty gadasz? No to powiedziałem dlatego do nas. Do nas jako, wiesz, do społeczeństwa tego internetowego, którego internet ogląda, tego, które z internetu czerpie jakieś tam wiadomości, bo wiesz, zawsze przemówienie w sprawie naszej, nawet nie do nas, tylko w sprawie naszej, jakby powoduje to, że się człowiek, wiesz, bardziej tym zainteresuje, bardziej go widzi, bo to jest to są bardzo oddzielne światy, ten świat TVP i ten świat taki internetowy. A on w tym momencie, jak się trochę przeniósł, bo zauważ, że jakieś tam, nie wiem, przemówienia tamtej strony pisowskiej i tak dalej, to pewnie byś skipował gdzieś czy coś. A to obejrzysz, jakby to dotyczy nas, wiesz. Więc on ma te swoje 3 minuty tego przemówienia, które my wysłuchamy, no bo mówi w tej sprawie naszej, która się mieli. Więc generalnie jak powie dobrze, to może nam się troszeczkę ta kontrolka. No to tu chodzi już w tym momencie, wiesz, oni tam idą na procenty, nie? To wszystko jest tak wyrównane. I dlatego uważam, że to jest nie mówienie do swojego betonowego elektoratu, tylko właśnie wyjście poza i mówienie do społeczności internetowej. A co się zadziało takiego w twoim życiu? Co się zrodziło w twojej głowie? Zaczyna się. Że właśnie... Nie, bo to nie będzie atak. Nie będzie atak. Szkoda. Że stwierdziłeś, że fajnie będzie wejść właśnie tak głębiej w politykę, no bo założyłeś podcast, który stricte dotyczy tematów politycznych. Nie ukrywam, nie oglądałem. Ja nie oglądałem, bo to nie są tematy, którymi nie chciałbym się bombardować, że tak powiem. Ale co się stało, że stałeś się tak bardzo mocno polityczną postacią? Bo mam wrażenie, że ty bardzo często udzielasz się na takie tematy. Wiesz co, to jest... Ja bym odwrócił to pytanie. Co się stało, że ja się stałem jakimś freakfighterem albo specjalistą od freakfightów, bo ja tego nie rozumiem, bo ja całe życie byłem... No tak, ale właśnie, jeżeli bym miał, wiesz, jakby moje zainteresowania, to tak, to ja całe życie byłem właśnie pierwsza studia, na którą chciałem iść, to była politologia, w końcu studiowałem ekonomię, ale generalnie zawsze to było i ja zawsze się w tym świecie widziałem i nawet teraz byłem blisko od tego, żeby się w tym świecie znaleźć na tych listach, no niestety ta moja przeszłość zaważyła, mimo że ona już jest jakby czysta według prawa, bo jestem niekarany już, no to jednak, wiesz, nie chcą, żeby wywlekli, nie chcą to i tak na samym końcu powiedziano, że nie, bo miałem się znaleźć na listach, tak jak cichy. Ja od roku gadałem i to sami do mnie się odezwali. PO. Sami się do mnie odezwali, to było ciekawe, wiesz, sami się do mnie odezwali, bo gdzieś tam publikowałem filmy tam z Małopolski zarząd, gdzieś tam mnie zaprosili raz drugi i o tym rozmawialiśmy trochę, tam doradzałem, wiesz, bo takie, wiesz, jak to politycy tak troszeczkę topornie ten internet umieją i rozumieją, więc tam jakieś tam rady, no i w końcu wyszedł temat, czy nie, mówię, że chętnie. I powiem ci, że wydanie tego filmu mojego, że tam spędziłem 6 lat w więzieniu, tego mojego rozliczenia, było też trochę tym spowodowane. Ja i tak miałem to zrobić, tylko to trochę tak jakby przyspieszyło i zintensyfikowało ten proces. Mówię, kurde, jak mam to zrobić, te wybory są gdzieś tam w październiku będą, no to chcę to teraz wywalić. Chciałeś się wyczyścić, żeby ci tego nikt nie wyjął. I tak bym to zrobił, bo chciałem to i tak zrobić, jak miałem startować we Freakout, bo nie chciałem mieć telefonu jak Nowaczkiewicz, ej, ty siedziałeś, rozumiesz? Więc i tak bym to zrobił. Tylko pamiętam, że wtedy mówię, dobra, to jest dobry czas. Wchodzę do tych Freaków, jeszcze wtedy, wiesz, no nie byłem w fejmie, w tych wszystkich rundkach i tak dalej, byłem tylko na zastępstwie. Tu w High League już byłem normalnie, mówię, dobra, i tak się zbliża, więc generalnie i tak się chce. Aczkolwiek ja uważam ten materiał za bardzo wartościowy, ja tam dość mocno jakby apeluję do ludzi, młodych ludzi, którzy myślą, że to jest fajne życie, że to nie jest fajne życie, a przy okazji rozliczam się z tym, i I to było śmieszne, ciekawe, że po tym, ja od razu im też wysłałem ten film i każdy mówi spoko, luz generalnie, po pierwsze dawno, po drugie fajnie się z tym rozliczyłeś, no wiesz, to też jest jakby bohater dynamiczny, no, można być zły, można być ksiądz Robak i Jacek Soplica albo odwrotnie, to znaczy, wiesz, no rozliczyłeś się z tym, a wyszedłeś drogę, też jest jakby przykład, także jak jesteś po tamtej stronie, to możesz to odciąć się i możesz coś zyskać, możesz nawet fajnie zabrać, można to fajnie ubrać i taka narracja była aż do takiej końcówki tej kampanii. Teraz jednak powiedziano, mi się wydaje, że Platforma chce być w tych wyborach po prostu świętsza od papieża, bo oni jeszcze oprócz mnie wywalili dwie osoby, które były tak... Chcesz powiedzieć, że cię wyrzucili? Nie znalazłem się tak list, nie dogadaliśmy się na końcu. Powiedzieli, że no jednak przynajmniej teraz na razie nie. Ja mówię, dobra, ja też tak nie zyskałem strasznie. Tam był raz, dwa, no jak tak jest, nie, no tworzymy tę listę i mówię, wiesz co, jednak jest problem. Mówię, dobra, no to jak jest problem, to spoko, no ale później ja dalej jestem z nim w kontakcie, więc generalnie tam jeszcze jakaś pani wyleciała, która ma w trakcie sprawy, ale jakoś tam śmieszne, jakieś naruszanie indykalności policjanta na demonstracji, takie wiesz, takie polityczne, co nie powinno aż tak rzutować i to jeszcze jest w trakcie, więc to nie blokuje. Też się wywalili i jakiegoś tam gościa z Małopolski, który ma też jakiś stary i tak jakąś totalną bzdurę, jakiś tam właśnie wyrok. Wydaje mi się, że oni poszli tak, że wiesz, na tych innych listach jest na tyle dziwnych osób, że oni chcieli, żeby im nikt nic nie zarzucił, a wy też, nie? I tak jest, a wracając do twojego pytania, które zadałeś 3 godziny temu, to właśnie polityka zawsze była, wiesz, moją domeną i moim konikiem i ja cały czas oglądam tylko to, a te friki, dlatego to świadczy, jakie te friki są proste, płytkie i łatwe. Jak ja się stałem ekspertem od frików, rozumiesz, ja 2 lata temu nie wiedziałem, kto to jest Dubiel. No teraz dobrze w sumie nie wiedzieć, kto to jest Dubiel. Nie wiem, czy ekspertem, nie da się być ekspertem. Nie, ale wiesz, o co mi chodzi, że ja robię podcast, jakby tego słuchają no tak. I biorą to jakby, że wiesz, nawet te walki podsumowuję, wiadomo, robi to bardziej kulik coś, ale gdzieś tam się wyraża i ludzie tak jakby słuchają tego, że no biorą to za jakąś tam wartość, o to, co ja mówię. A ja naprawdę 2 lata temu nie wiedziałem, kto to jest Sergiusz Górski Nitro, nie? No tak, może by było lepiej w moim życiu. Poszedłeś w tym kierunku jako inwestor do tego, żeby potem zmienić kierunek na polityczny, czy to wyszło przez przypadek? Nie, wiesz co, ja w ogóle nie myślałem o tej... Wiesz co, to troszeczkę się tak stało, że przez rozpoznawalność daną mi frikami, nagle ta polityka się do mnie odezwała, no bo już jak masz zasięgi, a wiesz, a jesteś jakby po tamtej stronie i jakieś tam, gdzieś tam między wierszami tą polityką, o tej polityce mówisz, to jesteś dla nich cenny, jesteś bez zasięgów, okay. No to sami by się nie odezwali. Czyli ustalmy jedną rzecz. Ja rozumiem, że ty często publicznie mówiłeś w taki sposób, jakbyś wspierał jedno ugrupowanie polityczne, więc to ugrupowanie się odezwało. Tak, nie kryłem się z tym i od parę razy też zostali skrytykowani, ale nie kryłem się z tym, jakie są moje preferencje, jakie są moje, wiesz, w którą stronę jakby, no, ja patrzę politycznie. I tak, oni się odezwali, czy mnie przedam jakiś samorząd, wybór, coś tam wtedy przyszedłem. No i tak, wiesz, ten kontakt został. Ale to ja właśnie w tych frikach i w tym świecie influ jestem od niedawna, a tam jestem, jeżeli chodzi o mój mindset, to właśnie ta polityka jest zawsze ze mną. I dobrze, że mówisz, że jesteś w tym świecie frików, bo pytanie brzmi, czy właśnie jesteś, czy z niego nie wypadłeś? Co mam na myśli? No bo teraz to już obiegło to internet, chyba sam nawet o tym powiedziałeś na filmie, że Fame dał zakaz, a właściwie nie zakaz, a wyszedł z prośbą do swoich zawodników, żeby nie udzielali tobie żadnych wywiadów, nie byli gośćmi twoich podcastów i tak dalej. Słucham? Mówisz, że to jest prośba? No to jest taka prośba nie do odrzucenia, to jest taka prośba z ojca chrzestnego. Znaczy tego nie wiem, wiem, że została sformułowane to w formie prośby. No ale... Ale tutaj jesteś, ja mam kontrakt w Fejmie. O, no właśnie. Trafik, faktycznie. No mam aktywny kontrakt w Fejmie. Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja telefonu żadnego nie dostałem z taką prośbą. Wiem, że część zawodników dostała, bo sobie zrobiłem research, podzwoniłem do paru osób i popytałem i faktycznie potwierdzili mi, że taki telefon się pojawił. Było tych osób 5, także trochę się zebrało. Nazwisk wymieniać nie będę, bo nieładnie prywatne. Absolutnie, ale 5, a do ilu dzwoniłeś? Bo dzwoniłeś do 5 i 100% skuteczności? Tak. Ale dzwoniłem do bardzo aktywnych zawodników. No i dlatego ja tu właśnie to chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że ci, którzy są akurat... Bo nawet, wiesz co, jest tak, ja nie wiem, czy we wszystkich, ale bodajże w Fejmie tak było, bo jak mieliśmy jeszcze z Arkiem program i tam chcieliśmy bodajże, że innego bookmachera, gdzieś coś takie były rozmowy. I Jarek się dowiadywał, że generalnie jest tak, ja nawet nie wiedziałem, że ty nie masz zakazu ogólnie, jak jesteś zawodnikiem Fejmu, zakazu konkurencji przez cały czas, tylko tam jest bodajże 2 czy 3 miesiące przed galą. Tą, w której będziesz występował, bo tak jest określone jako promocja gali, okres promocji gali. I wtedy nie możesz, co mnie zdziwiło jakby im plus, że ty poza mógłbyś nawet nie bez klika, tylko nie wiem, fortunę mieć, ale w tych 3 miesiącach nie możesz w swoich mediach. I taki dostaliśmy info od Fejmu, to jest takie jakby korzystne, że nie jest zawodnik jakby cały czas. Więc podejrzewam, że też teraz zawodnicy, którzy aktualnie, no bo oni się też bardziej atrakcyjni dla mnie, do wywiadów i tak dalej, no tak, to ma to sens. Wiesz, i oni są, zresztą wiesz co, wydaje mi się, że też tych zawodników Fame ma tyle, że nie dzwonili do wszystkich, którzy kiedykolwiek byli, czy kiedykolwiek będą, tylko bardziej to jest poza telefonami na odprawie. Na przykład jadąc tu, to tak powiem, fajną rzecz kolejną, jadąc tu akurat ktoś do mnie zadzwonił, kto był na odprawie i Wiesz, to te reakcje tych ludzi mówią wiele, bo oni zawsze mówią, ty, rozumiesz, że mówiliśmy ci, że zwariowali. To zawsze tak jest, są sami tym zdziwieni, że tak można. I teraz odebrałem telefon, który mnie dzwonił, kto był na tej gali na odprawie i mówi, że nie wie, kto prowadził akurat odprawę. To była ta odprawa, wiesz, dla zawodników, dla sędziów, która jest. No i w pewnym momencie Rafał Pasternak, prezes, przerwał i mówi, no jeszcze jest jedna sprawa. I jest taki szalony i ma zakaz, i tu słuchajcie, dożywotni wejścia, także myślałem, że na jedną wiem, dożywotni i żebyście nic z nim nie rozmawiali, ani tam wywiady, ani poza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też ta osoba mi zadzwoniła i mówi, Tomek, że to są jaja jakieś, kurde, wiesz, no sami ludzie tak reagują, więc ja jestem tu stroną, więc ciężko mi być obiektywnym. To może ja ci moje stanowisko przedstawię, okej? Słucham cię. Bo nie wiem, czy się z nim zgodzisz. Ja uważam... Bo już wiem, co chcesz powiedzieć. Ja uważam, że Fame miało prawo wyjść z prośbą, nie do końca miało prawo wyjść z zakazem, dlatego że ty jesteś tylko pracownikiem w jakiejś firmie i ta firma nie ma wpływu na twoje życie prywatne. Uważam, że w życiu prywatnym masz prawo robić, co chcesz. Natomiast zważywszy na to, że Fame daje im platformę do tego i Fame ich mocno promuje, to chcieliby w zamian wyjść z taką prośbą, żeby oni tego swojego zasięgu nie oddawali akurat tobie. Więc ja uważam, że mieli pełne prawo do tego, żeby z taką prośbą wyjść. Natomiast jednocześnie zawodnicy też, jeżeli się z tym nie zgadzają, a z tego, co mówisz, częściej przynajmniej nie zgadza, uważam, że mają prawo do tego, żeby odmówić i federacja wobec tego nie może niczego zrobić. O, w pełni się w pełni z tą zgodzę. W pełni. Tylko co powiedziałeś, to jest w świecie idealnym, by tak było i ja w 100% się z tym zgadzam. Tylko wiesz, jak jest. Wy już nie będziesz zgadzał. Nie, no niestety. Jesteś tak mądry, że jesteś podobny do mnie, więc możesz to zgadzać. Nie, no tak to nie mów. Ja o rakietach nie gadam. Ale, no, zależy o jakich, nie? Jak mają odpowiednio lat, to możesz gadać. Taki żart wujkowy. Wiesz, no co, tak by było w świecie idealnym. Faktycznie coś oblechem, nie? W świecie idealnym, a jeżeli tak weźmy to realnie, jeżeli federacja sugeruje, wiesz co, nie chcielibyśmy, żeby tam poszedł, to dobrze wiesz, że jeżeli tam pójdziesz, to oni też prawnie cię zrobią, może nie rozwiążą kontraktu, ale akurat nie dostaniesz walki na tej gali, akurat może ty byś wyrwał na przykład nagrodę z najaktywniejszego na konfie i nie dostaniesz, bo to jest bardzo jakby subiektywna ich ocena i wiesz, jest wiele rzeczy, na które można delikatnie zmienić czy mieć wpływ, nie totalnie rozwiązując kontrakt, czy wiesz, czy obniżają ci gaże za to, że tam poszedłeś, bo to by oczywiście było bezprawne i to by oczywiście się podniosło wielkie larum. Ale sam dobrze wiesz, tak samo właśnie jak jest w pracy. Szef powie, słuchaj, ja cię proszę, żebyś tego nie robił, a ty to, ale nie mogę ci oczywiście zakazać, a ty to zrobisz, no to sam wiesz, że ty nie dostaniesz tej wolnej soboty, co chciałeś. To jest na takiej zasadzie, więc to jest dla mnie taka prośba, wiesz jak to powiedział Rafał do jednego, że kategorycznie go prosi. Bo to jest świetne, bo jechałem akurat z prawnikiem z Łodzi, ze sprawy z Murańskiego. I na głośno, bo mam podpięty telefon, no to wiesz, odebrałem i ta osoba mi opowiadała rozmowę z Rafałem i mówi, że wiesz co, on powiedział, że kategorycznie mnie prosi. I prawnik powiedział, że takiego sformułowania to on jeszcze w swojej pracy nie słyszał. Mówi, bardzo ciekawe, kategorycznie prosi, żeby czegoś nie robić. I to świetnie oddaje. Ten taki zbitek językowy, dziwny, to jest prośba, ale to jest taka prośba, że jak jej nie wypełnisz, to będziesz miał kłopociki, to jest na takiej zasadzie. Znaczy wiesz, to nadal to jest takie trochę twoje domniemanie, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Rozumiem, że w tych kategoriach ty to odbierasz, bo masz prawo to odbierać w sposób, w jaki chcesz. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... A to nie jest jakiś atak w twojej stronie, jakoś właśnie w stronę wolności słowa w jakimś tam sensie? To znaczy chodzi mi o to, że ja chcę zrobić ten wywiad, zawodnik chce przyjechać i widzowie bardzo chcą to obejrzeć, bo kilku takich było, że naprawdę też mi pisali, weź tego i on był. I on mówi, dobra Tomek, zajebiście jadę, czekałem na ten telefon, jedzie i ktoś nie pozwala. Że to jest taka troszeczkę cenzura YouTube'a czy internetu. Ja rozumiem, w jakiej intencji, ja to, co powiedziałeś, ci rozumiem, ale jednak to jest wpływanie na coś, co ludzie chcą oglądać. Ja chcę z tym kimś pogadać, on chce do mnie przyjechać, pogadać. Nie możemy tego zrobić, bo ktoś spoza jakby, czyli my widzowie spoza tego obszaru, z góry mówi nie. Czy to nie jest jakaś właśnie taka lekka dyktatura, lekkie uderzenie w wolność słowa, czy we wpływanie, co ma się na tym YouTubie znaleźć? Wiesz co, ja powiem ci w sposób następujący. Ja twierdzę, że mimo wszystko jest to w dużej mierze kwestia indywidualna, co znaczy... to zdanie, że jeżeli do mnie by zadzwoniono i poproszono by mnie o to, to bym powiedział, przepraszam, ale no nie przyjmę tej prośby, dlatego że sam byłem u ciebie na programie. Uważam, że nie widzę nic złego w tym, żeby wystąpić. Uważam, że nie powiedzieliśmy niczego złego stricte, jeżeli chodzi o aspekty związane z Federacją Fame MMA, więc nie widzę powodów logicznych do tego, żebym ja tego nie zrobił, tak? Natomiast ja mam takie, a nie inne podejście. Ja jestem bardzo... I dlatego do ciebie nie zadzwonili. Ja też nie wiem. No, być może, ale też może tak naprawdę być, że może wiesz, do tych ludzi, którzy wiedzą, że się dostosują, no nie będą dzwonić do kogoś, kto raczej mnie odmówi. Ja jestem obsesyjny pod kątem wyboru, w jaki sposób spędzę swój wolny czas. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi coś narzuca. Od dzieciaka taki byłem, że jak ktoś mi coś narzucał, to ja robiłem odwrotnie. To samo ja. Jesteśmy podobni. Taki mam po prostu charakter. I to czasami ja tego nie chciałem robić, ale jak ktoś mi powiedział, że tego nie robi, to ja robiłem to na złość, chociaż tego nie chciałem, żeby zrobić na złość. I dokładnie tak samo miałem. A czy ty nie miałeś podobnej sytuacji? Ja pamiętam twój filmik z korytarzów chyba w Łodzi, idący jeszcze tuż przed twoją walką z Zabielskim, i o tej federacji nie można mówić źle, dobrze albo w ogóle, tak mi przekazano, nie mogę mówić źle. Pamiętasz ten filmik swój? Tak, tylko wtedy ja dostałem takie informacje od jednego z pracowników, a nie od włodarzy, i włodarz, kiedy się o tym dowiedział, to z tego co wiem, ta osoba dostała... Dobra, okay. Dlatego też stwierdziłem, że dobrym będzie usunięcie tego z Insta Stories. I tak się to zakończyło. Nie? A no to jest jakby jedno to jest zawodnicy, a jak ocenisz dziennikarza? No bo wiesz, zawodnik jest jednak związany umową i można faktycznie w jakiś sposób na niego wpływać, czy o coś go poprosić, no bo jesteśmy obaj stronami. Znaczy nie, wpływać nie można moim zdaniem, no, ale poprosić można. Tylko jeszcze raz ci mówię, każdy, gdzie mi to powiedziano, to po prostu wiesz, dostosowywał się do tego, tylko mówi, kurde, to co ja nie mogę przyjść, to co ja, no nie przyjdę. No i moment, i teraz ale pytanie. Co do dziennikarzy? Ale nie, do kogo masz żal w takim razie? Do federacji, czy do osoby, która usłyszała prośbę, się dostosowała? Bo posłuchaj, jeżeli ktoś usłyszałby taką prośbę i powiedział, no w sumie się z tym zgadzam, rozumiem, bo nabruździłeś dla fejmu, i bądźmy szczerzy, nabruździłeś dla fejmu, oni mają prawo cię nie lubić, prawda? Jeżeli taka osoba słyszy komunikat, słuchaj, proszę cię, żebyś do niego nie szedł, i on myśli sobie, no w sumie co za idioci, nie mają prawa mnie o to prosić, w sensie prosić mogą, ale i tak pójdę, mówi ci to, słuchaj stary, nie zgadzam się z tym, ale nie przyjdę, to co sądzisz o takiej osobie w takim razie? Oczywiście, to jest słuszne, tylko ja jeszcze raz mówię, że tam uważam, że jest taki nacisk, że ludzie mają wewnętrzny bunt i uważają, że to nie jest dobre, ani dla nich, ani dla... No jeden był taki zawodnik, to naprawdę topowy, który, kurde, mój Tomek, on sobie wymyślił, on jechał do mnie, on sam wymyślił scenariusz, wiesz, mam pomysł na program, to zrobił, to jechał, wiesz, w skowronkach jakby, no i nie dojechał, więc generalnie wiem, że chciałby, no ale oni nie są się w stanie za bardzo postawić, może nie są tacy jak ty, może są trochę inni, więc oczywiście troszeczkę też wina leży po ich stronie. Ja w ogóle uważam, że jeżeli zawodnikom komukolwiek to przeszkadza, to wiesz, Fame jest na tyle silny, na tyle ile sprzeda pay-per-view. Jeżeli widzowie powiedzieli nie, to my nie chcemy, i oni nagle już, oni nie są tacy silni. Tak samo z zawodnikami, jakby wszyscy zawodnicy powiedzieli moment, czy my chcemy, tam jeszcze nie. Takie coś nie i pójdziemy teraz wszyscy, no to jest sposób na jakby ucięcie takich nakazów, zakazów czy próśb nawet z takim mocnym zaznaczeniem, że bardzo chciałbym, żeby się wykonał. Ale drugi case jest według mnie właśnie, jeżeli chodzi o Kubę i Kasię, nie? A o co dokładnie chodzi? Bo... No Kuba ma zakaz przychodzenia do mnie, ponieważ nie dostanie akredytacji. No to już jest szantaż akurat. To już tak dokładnie usłyszał, a Kasia przyszła do mnie, zrobiła wywiad, i Kasia nie dostała akredytacji, dlatego że do mnie przyszła i zrobiła wywiad teraz na Szczecin. I powiem wam teraz, powiem tobie, Rafał, że to mnie najbardziej boli, bo ona teraz, wiesz, ona odeszła z fansportu, tam teraz jest w MMA gdzieś tam, i ja z nią jakby teraz ją tak jakby wspieram, bo dostała po dupie, jakby przez przyjście do mnie, więc czuję się taki trochę odpowiedzialny, taki wiesz, no kurde, głupio mi z tego powodu, chociaż no ja nie zawiniłem. I wiesz, jeszcze o ile Kuba, i to jest szantaż, dostał, jak nie pójdziesz, to jeszcze masz wybór. O jej nikt nie powiedział wcześniej. Ona po prostu przyszła, zrobiła... To było tak, że ona była u mnie gościem i zrobiła sobie wywiad ze mną po, nie? Jakby na swój kanał. I właśnie na tym ja mówiłem, i oni powiedzieli, że... Bo ja tam gadałem na Fame, a ona to puściła dalej. No moment, no k***a, to co ma dziennikarz robić? Przerwać mi ma, wejść zdanie, nie mówić, wyciąć? To jest jednak praca dziennikarska. I to mnie najbardziej boli, bo ja pamiętam, jak ona mi napisała, że jest załamana. Oni jeszcze fajnie zrobili, że mogła iść na konfę, ale nie wolno jej było... Tak mi powiedział, że może iść na konfę, ale nie wolno jej robić wywiadów, może siedzieć za kompem, montować. To już jest takie fajne. Natomiast na galę dostała... Nie dostanie akredytacji. I ja pamiętam, jak Kasia mi napisała, Tomek, to jest dla mnie kurwa 1000 zł, ja naprawdę nie mam kasy i za co kurwa żreć i w ogóle. A to jest... Nie wiem, jak oni miałem płatne. No, opieram się na tym, co mi powiedziała. Pewnie za obecność, za zrobienie tych wywiadów. I mówi, kurwa, ja miałem to jakby, wiesz, wyliczone, ta sobota miała być Fame, miał być to. Ja dostaję w piątek, że ja tam nie pojadę. I to mnie strasznie boli, bo po drugiej stronie są faceci z napchanymi kurwa kieszeniami, wiesz, jakby rządzący. To ja mam straszny bunt po tym, ponieważ ja jestem po pierwsze... Pamiętam tamte czasy i pamiętam. I naprawdę pamiętam, się kurwa ojca przywieźli skopanego po strajku, zakrwawionego, i było gazem w samym domu, matka otwierała okna. I ja pamiętam, jak się chodziło o 19:30, wstawiało telewizor i pamiętam to. Byłem kajtkiem, ale pamiętam. I tak samo ja byłem w tym więzieniu, tak? I ja mam też taki mocny właśnie, że nie można komuś kurwa, nie może być siedzieć na górze tacy panowie i te pacynki, tak wiesz, kurwa sterować. No nie godzę się na to, po prostu się na to nie godzę. I według mnie żadne pieniądze, ani żadny status biznesowy i tak dalej nie pozwalają, żeby ludzi szantażować, decydować o ich kurwa wolnym czasie, czy pozbawiać ich środków tylko po to, żeby zrobić komuś na złość, bo oni, Rafał, też na tym nie zyskują. Rozumiem, że oni chcą mi uciąć zasięgi, chcą zniszczyć program i to jest ich cel, okej. ale sam przyznasz, że... Bo oni uważają też, że ty niszczysz im biznes, bo ich pomawiasz i mówisz na ich temat. No dobrze, ale jak przychodzi zawodnik, który ma klauzulę w umowie... Ale dlaczego tak jest? Klauzulę w umowie, który nie może mówić dla federacji, to oni teraz, zabraknie u mnie w programie, który przetrwa, to ci gwarantuję, zabraknie głosu mówiącego jakby dobrze o Fame, bo jak zawodnik przychodzi, ja nigdy nie powiedziałem, że mówi dobrze, ja ten Fame jest głupi. Ja oceniałem zawsze te gale bardzo wysoko. O, chyba 2 gale wcześniej powiedziałem, że jest najlepsza gala Afryka, jaka jest. Ja oprócz tego, że coś mi tam... Ja tam coś napiszę na nich, to ja starałem się to, bo wiesz, bo jakbym zaczął mówić, że oni są najgorsi, to nie byłbym wiarygodny i ludzie przestali dogonać. Starałem się naprawdę być obiektywny. I teraz, jeżeli zabraknie Kuby, który też zawsze o nich dobrze mówił, zawodników ich, no to przestanie też być ich głos tutaj słyszalny. I druga sprawa, że wiesz, jak jest gala Fame'u, to ja zawsze zaprosiłem właśnie z aktualnej karty, tak przed samą galą paru zawodników. Mniej się o tym mówi, to jest trochę mniejsza promocja. Oni oczywiście tyle, ale na tym tracą tyle. Ja tracę dużo więcej. Ale to jest jednak ten charakter, czyli dobra, pracę, ale żeby on miał jeszcze gorzej. To jest dla mnie Polska cebulowa. Powiedziałeś, że w sumie to różnie się zachowujesz, bo raz powiesz coś złego, raz powiesz coś dobrego i stąd pojawiają się w mojej głowie znaki zapytania, bo wracając tylko... Głosy w tle. Wracając tylko do tego, co powiedziałeś, ja... No moje stanowisko znasz, ja rozumiem, że ty jesteś w tym momencie mocno oburzony i nie dziwi mnie to, bo faktycznie to gdzieś tam kłóci się z twoimi interesami. Jak po wczorajszym filmie, to tak wiesz, tak niezwiązanie z Fejmem chyba wychodzi na dobre, wiesz? Tak już wiesz. No widzisz, może właśnie, dobrze, może dobrze to, na tej gali nie byłem, wiesz? Właśnie to wbijanie szpilek sprawia, żeby taką ale wojnę. Ale słuchaj, jest jeden pozytyw. Od kiedy Boxdela wyjechali z Fejm, to on już chyba może do mnie przyjść. A kurwa, nie wyjechali go, zamrozili go na razie. A, kurwa, więc jeszcze chyba nie może. Będą go odmrażać jak Marylę na Sylwestra. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawa potoczy, ale ogólnie... Sergiusz mówi, że czas albo piłka wypadła, albo coś pokazuje. Ja a to ma pecha. Ma pecha 5,5. No. Co do twoich wpisów, no to wpis pojawił się też wczoraj odnośnie sytuacji w Fame MMA. Mhm. I teraz pytanie brzmi, po co ty robisz takie rzeczy? Bo tego nie rozumiem. Bo w jaki sposób ta informacja jest... Jaki masz dowód na to, że ta informacja jest zgodna z prawdą? Żaden, dlatego napisałem, że będąc pomny tych innych informacji i wyrzucam to jakby, żeby to zweryfikować publicznie, żeby ktoś się do tego odniósł i napisałem, że to nie jest żaden pewnik. Ale ja tą informację dostałem, wiesz, 5 godzin przed tego Fejmu, dzisiaj to nastąpi i ten gość mi, ja tam w ogóle coraz chyba muszę się z nim spotkać, bo coraz bardziej mnie zdziwia. Ja traktowałem tego informatora jako taki, no chłopcze do mnie coś pisze i tak wiesz, 1., 2., 3., 5. sprawa, te osoby, to się tak zaczęło potwierdzać i on mi wczoraj pisze, że Boxdel zostanie zawieszony i tak dalej i że oni już wiedzieli przed galą, więc generalnie rzuciłem ten temat, żeby też, no to co, mam taki, nie. Powiem ci tak, w tej sprawie, bo to jest jednak krycie tych osób. Jeżeli oni wiedzieli i kazali, opóźnili publikację, opóźnili publikację filmu i tak dalej, to jest dalej gdzieś tam w tym całym kryciu, opóźnianiu i tuszowaniu się mieści. I to jest dla mnie już za poważny temat, to naprawdę nie chcę żartować i mając takie informacje, naprawdę przed publikacją, uwierz mi, że pytałem osób, które zawsze mówiły, kurwa tego Twittera to usuń i w ogóle tam nie bądź, nie? To powiedziały, Tomek, nie, no to jest za ważne w sumie, jeżeli... Ufasz temu, sprawdziło się to, że to jakby nastąpiło, bo było to ich oświadczenie, że ten Boxdel zostanie tam zawieszony i tak dalej, i tak dalej. I ta osoba twierdzi, że właśnie to już wiesz, przed galą było, ale zresztą przecież słuchaj, jeżeli Wardęga mówi, że Boxdel wiedział przed galą, tak? Że on wiedział już, że są materiały, dlatego był nieswój na konferencji, bla, bla, bla. No to ty uważasz, że dlaczego Boxdel nie siedział na siedzeniu obok goli? Zawsze on głupio się wytłumaczył, albo chciał być zawodnikiem. Zawsze jak byłeś zawodnikiem, siedziałeś i wychodziłeś na ten 3. panel. Nagle on nie siedział. Już takie, wiesz, odsuwanie, że on już może nie jest włodarzem troszkę. Nie uważasz, że to takie było symboliczne. To, że Wardęga mówi, że on już o tym przecież wcześniej wiedział, więc podejrzewam, że reszta też. I jeżeli faktycznie by było tak, że w jakikolwiek sposób, chociaż ja później obejrzałem Wardęgi live i on powiedział wyraźnie, nie obejrzałem tego przed Twitterem, że Fame w żaden sposób go nie blokowała i pozwolił mu robić co chce. I też to napisałem później w komentarzu, że obejrzałem to, a nie mam powodu mu nie wierzyć, więc być może ten informator się myli. Ale dam to do publicznej oceny, bo tam jest dużo zbiegów okoliczności. Uważasz, że przełożenie 20 jubileuszowej to dlaczego? Już Czyga się głupio tłumaczy, że bo tam takie rzeczy zrobimy, że wariujecie. No kurwa, od pół roku wiedzieliście, że macie 20. Bardzo dawno termin podał Rozpara, że w Gliwicach w tym i tym terminie jest 20, co jeszcze to było przed sprawdzeniem w tych Friday Aryn, bo jeszcze jak rozmawiałem, jeszcze w miarę z nimi żyłem, rozmawiałem z profesorami z Fame, to jak wy to teraz zrobicie? On mówi, normalnie byśmy dawali kolejne numery, ale musimy coś wymyślić, bo ta 20 jest od dawna ogłoszona, jest już jubileuszowa, to nie zrobimy 18,5, 19,5 i ten Friday Arena się jakoś tam pojawił, tak? Więc ona była od dawna zaplanowana, tam byli od dawna te fajerwerki, które mają nastąpić w lutym, przecież oni je wiedzieli. I nagle wiesz, wylewa się afera i wychodzi rzecznik i mówi, że zmieniamy, bo chcemy jeszcze grubiej, a pół roku nie chcieliście jeszcze grubiej? No nie, no nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie, w atmosferze skandalu nie obchodzić 20. jubileuszu. I on tutaj według mnie kłamie. Dobra, już nie będę mówił, ja się sprawdzał. Świadomie mówi inaczej, tak? Że przygotują lepiej. No to kurwa, no to powiedzmy w kwietniu, w marcu już kiedyś się ogłosili, bo oni dlatego ogłosili dawno, ponieważ opinia publiczna mówiła, że 20 pewnie narodowym i każdy to mielił. I w końcu wyszedł właśnie Rozpara i powiedział, nie będzie na żadnym narodowym, bo od dawna 20 jest zaplanowana w Gliwicach. Podał termin i tak dalej. To było naprawdę dawno temu. Więc wiesz, ten czas na przygotowanie 20 był. Więc co za bzdurą jest, że akurat się wylewa ta afera, to oni przekładają, bo chcą zrobić jeszcze lepszą galę. No dlatego to mnie, i to wszystko jakby w kupie jest takie, że zbiera się jakby do tego, dlatego rzuciłem ten temat. Czy nie było tak? I Wardęga w swoim filmie, a nie widziałem jeszcze live'a, widziałem film, powiedział o naciskach. Bo powiedział, że dostawał naciski, dostawał szantaże i tak. Tak, i myślę, czy to nie jest to. Czy nie, to druga żadna sprawa, ale połączyłeś kropki, po prostu tak ci przyszło do głowy. Tak mi przyszło i ja tam napisałem dokładnie, czytałeś tego tweeta, czy tak po prostu, czy go całego. Tak, ja tam było, że będąc pomny tego i tego, że parę razy nawet mogłem komuś zrobić krzywdę zbyt pochopnymi wpisami, proszę nie traktować jako pewnik, ale na tyle już mam tych, że rzucam do publicznej oceny, czy nie jest tak. Czy to nie miało być, wyszło wcześniej, a czy nie planowano, żeby wyszło po gali, żeby ta gala się odbyła, żeby ten mogł zawalczyć, jak wiesz, walka wieczoru, gala i tak dalej, a teraz się to wszystko wyciszy. No ja na przykład uważam, że teraz z tej gali nie będzie tej Friday, na którą ma być. Nie będzie w ogóle, myślisz? Myślę, że będzie odwołana, że oni będą musieli, że będą czekać. Takie jest moje zdanie. Ale na co mają czekać? Po co mają czekać? No nie wiem, nie widzę teraz jakoś, żeby zrobili w miarę szybko tą galę, no żeby emocje opadły, no na co mają czekać? Nie wiesz, jakie z aferami w internecie. Znaczy słuchaj, emocje opadną na pewno i w momencie, w którym zajmą się służby tymi sprawami, no to też gdzieś tam zniknie z przestrzeni internetowej i będzie już stricte w przestrzeni takiej prawnej gdzieś tam wałkowane, więc wiadomo, że też nastroje publiczne troszeczkę się zmienią. Ludzie będą oczywiście pamiętali, co takiego miało miejsce, ale nie będą aż tak emocjonalnie tak podchodzili. I o to chodzi właśnie. Niemniej wydaje mi się, że w kontekście produkcji kolejnego Fame'u to nie ma aż tak dużego znaczenia, zwłaszcza, że właśnie moim zdaniem po to zamrozili włodarza do wyjaśnienia, właśnie dlatego, żeby starać się zrobić w ten sposób, żeby nie być powiązanym w ogóle z tą sprawą. Tylko teraz pytanie brzmi, bo też moim zdaniem to jest takie nie do końca obiektywne, co mam na myśli, no bo zobacz, wiedziałeś o tym, że z Boxdelem takie rzeczy wyjdą? Wiesz co, takie plotki, które ja mam, to nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, o i teraz nie pytanie, skąd miał wiedzieć na przykład Rozpara, Wojtek Gola czy inni włodarze. Nie wiadomo, czy ktokolwiek cokolwiek oczywiście, wiedział, że nie wiadomo, nie, ale ja jeszcze raz mówię, że w 100% się to zgadzam. Dlatego ten tweet miał taki wydźwięk, a nie inaczej i w takim języku go napisałem. Ale jeszcze raz ci mówię, jak nie wiedzieli, skoro Boxdel zawsze siedział przy goli, a tym razem nie siedział przy goli. Skoro wszyscy widzieliśmy, jak Boxdel wyglądał na konferencji, jak z tym telefonem siedział i przewijał te DM-y, patrząc w ten mikrofon, czy ktoś nie podejdzie, może czegoś nie powie. I był po prostu widać, ja myślałem, że on jest chory, był taki blady, tak jak miał, no tak był właśnie człowiek chory. Nie siedział na tym fotelu. Nagle nie było face to face'a, a jest to walka wieczoru. Nie było zrobili powtórkę face to face'a, czegoś to już było, odgrzali kotleta. Dokładnie tak. Plus wychodzi Juczyga i mówi, że przekładają 20. I te wszystkie kropki świadczą o tym, że według mnie sugerują, że mogli wiedzieć przed galą i chcieli, żeby ten filmik troszeczkę później poszedł, to, bo to jest dla nich, wiesz, dla nich to był dzień, dwa czy trzy. Ale w rozumieniu tego etycznym czy prawnym, czy to nie jest mataczenie, wpływanie na termin takiej publikacji, w jakiś sposób ingerowanie, czy wolność słowa, czy w śledztwo, czy w to. Dlatego, tylko i wyłącznie dlatego ja tu napisałem. Ja napisałem, że tam coś jest winne, czy coś, tylko po prostu mam takie informacje, że tak mogło być, rzucam to publicznie ocenę. Znaczy skłamałbym, że nie jest to podejrzane, bo jak ja oglądałem live'a wtedy na bieżąco z tej konferencji, sam zwróciłem uwagę na to, że bardzo dziwnie, że Boxdel przede wszystkim nie jest na face to face. Poza tym, że nie jest na face to face, to nie jest w ogóle na żadnej części konferencji. Ja zazwyczaj z tego, co pamiętałem, mogę się mylić, to właśnie był. No i ogólnie to zachowanie Boxdela wydawało się specyficzne, był taki strasznie wyciszony. Natomiast ja nie chciałbym w tak poważnej sprawie gdzieś tam dopisywać sobie jakiegoś scenariusza, bo wydaje mi się, że to jest na tyle delikatne, że powiedzenie słowa za dużo już może faktycznie kogoś mocno wkurzyć, bo wiesz, no, nie ma gorszego pomówienia niż pomówienie o to, że pomagałeś pedofilowi bądź sam dlatego nie pomówiłem, dlatego podałem, że dużo o tym świadczy. Ja mam jeszcze takie info, które się przed chwilą sprawdziło, bo ktoś napisał, że dzisiaj będzie to wydane oświadczenie, czy takie coś się stanie i napisałem, że poddaję to publiczną dyskusję i jakiś jakby żądam publicznie wyjaśnię, bo nie mogłem tego zachować, biorąc wiedzę, że wiesz, ja myślę, mi się wydaje i ktoś mi pisze, słuchaj byku, wiedzieli to. Też tego nie traktuję jako pewnik, absolutnie, ale to jest kolejna kropka i wtedy to wrzucam, mówię, słuchajcie, czy tak było, czy nie, oceńmy to sami, bo jednak, wiesz, publicznie możesz więcej tych informacji zebrać, ludzie mogą mieć więcej wątków i może federacja też się ustosunkować, tak? Jak ja to trzymam, to jakby nie jest skonfrontowane ani z rzeczywistością, ani z opinią publiczną, ani oni nie mogą jakby odpowiedzieć na to, a być może jest łatwe rozwiązanie, być może oni mogą oświadczenie powiedzieć, nie, bo to, rozumiesz? A nie uważasz, jakby... że mimo wszystko strzelasz sobie w kolano pod tym kątem, że z punktu widzenia publiki, w momencie, w którym ogłoszono, że Szalony Reporter dostał zakaz prowadzenia jakichkolwiek wywiadów z zawodnikami Fame, to wtedy ludzie byli mocno oburzeni. Znaczy, wiesz, wiadomo, że był obóz, byli tacy i tacy, powiedzmy, że było to 50-50 mniej więcej, nie? Byli tacy, myślę, że więcej się... jednak było oburzonych. Ja sam byłem zdziwiony, bo dużo miałem głosów, że nawet mnie ludzie, którzy mnie nie lubią, już nie oglądają, to tym są jednak oburzeni, że wiesz. I nie wydaje ci się, że kiedy potem rzucasz taki tweet i Wardęga na live'ie już wcześniej zdążył to zdementować, to nie wydaje ci się, że strzelasz sobie w kolano pod tym kątem, że ludzie sobie myślą, w sumie nie dziwię się temu Fame'owi, jak on takie rzeczy o nich pisze, dobrze, że go zbanowali. Może i masz rację, może i coś w tym jest, ja generalnie też nie widzę jakiegoś złego odbioru tego tweeta. Tam jest... Znaczy ja nie wiem, jaki jest odbiór, bo ja tam jest właśnie jakieś 50-50, tam jest 50-50, bo uważam, że w tym statemencie, że mają zakaz, to było 80 do 20 nawet, powiem nawet więcej, bo nawet mój, ci sam się zdziwiłem i na wszystkich innych platformach, i gdzieś tam i nawet na Instagramie i tak dalej ludzie pisali, że wiesz, wszystko wszystkim, nawet to mnie nie wpuszczenie na galę, które jak się okazuje po konsultacji z prawnikami nie jest, jest bezprawne. Bo żeby cię nie wpuścić, jeżeli jest w publicznej sprzedaży są te bilety, jeżeli to jest impreza masowa i tak dalej, to muszą podać, dlaczego akurat ja i dlaczego jestem zagrożeniem, bo tylko w takich, bo to jest, wiesz, też niebezpieczeństwo, że zaraz mogą powiedzieć, że rudych nie wpuszczają, albo homoseksualizm, gołowość. To nie wolno tak bez tego, mimo że to jest swoja impreza. Okazuje się, że nie wolno, jeżeli jest publicznie biletowana i nie jest tak, jak Jurczyka mówi, że są urodziny, na urodziny raczej bilet, chyba że on bilety sprzedaje na urodziny, ale generalnie, a przede wszystkim powieszenie tych zdjęć, wiesz, okazuje się, że czymś bardzo bezprawne, ponieważ oni nie mają prawa do mojego wizerunku, nie mogą sobie wyklejać jakiś całej sali, mówisz, tych panów nie wpuszczamy. W jakimś kontekście można powiedzieć, że to wpływa na negatywny odbiór osoby. Tak, jeżeli jestem influencerem, to jestem, tak, osób. Oczywiście i mnie to obniża, mam współpracę, mam to, ktoś może mi powiedzieć, to jest... No, albo ktoś cię nie zna, nie wie nawet kim jesteś, zobaczy zdjęcie i kojarzy tak, negatywnie. Tak, oczywiście. No więc powiem szczerze, że akurat pod tym kątem, no ja na takim zdjęciu nigdy pojawić bym się nie chciał, więc pod tym kątem rozumiem. Ja jednak tam... się pojawiłem, jeszcze w towarzystwie, wiesz, ludzi, którzy faktycznie każdy z tych powodów, o których mówiłem, prawnych, mogliby naciągnąć, bo jeżeli Denis miał awanturę tam i tam, to jest realne zagrożenie dla imprezy i to by udowodnili, bo po pierwsze po sprawie Szeligą, po drugie idiota z gazem też ktoś zapowiadał i gość, którego przyłapali na braku biletu na konferencji i mówił, że ten bilet ma i ich kłamał, więc on wbrew regulaminowi wtargnął na ich imprezę, dzień wcześniej czy dwa, bo taka było, na konferencję, on miał biletu, jego dorwali, sprawdzili, on ich kłamał, że ma, szukał, okazało się, że totalnie nie ma. I to jest też kolejne, wiesz, dostanie się niebiletowanym na imprezę biletowanym i tak dalej. To był ten cringe'owy najgorszy, tak? Polski dziennikarz, nie, tak. No to tak. Szczerze to powiedziawszy, to za sam poziom prowadzenia dyskusji powinien dostać bana. Oczywiście, aczkolwiek wiesz, on mógł dostać akredytację, ale banan dalej nie może dostać na imprezę. Więc generalnie tamte trzy osoby jakby można było, bo tam w każdym momencie było to zagrożenie, czy przekroczenie regulaminu, czy i tak dalej. Ja za krytykowanie, więc to było mocno naciągane, ale wracając do tych opinii, o których mówimy, że dużo ludzi mi pisało teraz, że po tamtym niewpuszczaniu na imprezie, no mogłeś, nie mogłeś, ale w sumie to ich impreza nie mogłeś, to już jest za dużo. I wiele takich miałem głosów, więc to nie były jakieś osoby bardzo mi przychylne wcześniej, bo te naprawdę mi przychylne to pisały, jak oni cię mogli nie wpuścić, nie? A tu się odezwało wiele do mnie osób, że te wszystkie ich działania to tak mówili, a masz se właśnie, zasłużyłeś se, masz se, po co gadałeś o tych atakach haterskich, to masz, to już nawet przy moim gadaniu jest czymś takim, a my Polacy uważam, że jesteśmy trochę wyczuleni na tym punkcie, czyli na tej wolności słowa, na tej cenzury, bardziej niż inne narody, wydaje mi się, bo mieliśmy ją kiedyś zabraną. Jeszcze, ale dalej mówimy o... Powoli nas oswaja i każe nam się twierdzić, że wolność nam się nie należy, tak. Albo inaczej definiuje się wolność. Tak. Ale tutaj dzisiaj jeszcze... wolnością nie jest podejmowanie decyzji samemu, dzisiaj wolnością jest to, co ci media z zachodu narzucą jako definicja wolności, mam wrażenie. I w tym momencie wyjmiemy folię czapki. Nie no, ja tak po prostu twierdzę, tak uważam. Powiem więcej, jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi, twierdzę, że jak ktoś uznaje to za teorię spiskową, to naprawdę patrzy na świat przez różowe okulary. Nie, może nie teorię spiskową, dużo w tym racji co mówisz, ale jakbym tak nie był też zarynkowy, bo no ale tak, generalnie trochę tak jest, że ta papka nam ma sprowokować nasze jakieś tam działania, które są korzystne dla kogoś, tak, i jakieś tam myślenie, nie? Ale mówię, że tu u nas jeszcze na szczęście jesteśmy wyczuleni i to zostało, zwłaszcza wiesz, ta historia Kasi, ta historia Kuby, to uważam, że to jest jakieś uderzenie, jakiś szantaż, uderzenie w wolność słowa, uderzenie właśnie w zarządzanie sam własnym swoim czasem, takie trochę to było niewątpliwie bardzo niesprawiedliwe. Zgodzę się z tym, że to była brzydka zagrywka, jeżeli faktycznie miała miejsce, to była bardzo niesprawiedliwa. Jeżeli chodzi o aspekt poproszenia zawodników, jestem w stanie prośbę zrozumieć, ale też uważam, że federacja powinna zrozumieć odrzucenie tej prośby. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt faktycznie, jeżeli masz rację, że z tego tylko tytułu te osoby dostały takie, a nie inne przesłanie, że albo to, tak, to jest to bardzo nieładne i moim zdaniem niesłuszne. Natomiast no, pod koniec dnia pojawi się argument, że jest to firma prywatna i ma prawo to robić. Nie dla jej kredytacji, tylko... na galę cię wpuścimy, a kurwa, wiesz, tam jakby wytłumaczeń może być 1000, że twoja akurat redakcja, nie, albo kto inny. Wiesz, oni się z tego wytłumaczą, no ale generalnie, wiesz, Kuba miał już wcześniej mówione kilkakrotnie, po co on chodzi do mnie na te podsumowania. Miał mówione, że zróbcie je u siebie, czy zróbcie pod nami, dostaniecie materiały, to są słowa kogoś swojemu, dostaniecie materiały fejmowskie jako pierwsi, będziecie na tej whiteliście, będziecie mogli, wiesz, wykorzystać, będziecie mieli lepsze, po co ty chodzisz do tego reportera? A Kuba na to powiedział, bo lubię po prostu, bo lubię, nie? No i tak powiedział raz, drugi, trzeci, no i w końcu powiedziano, nie, no to już nie możesz nic lubić, nie? Okej. Aby nie wolno lubić. A z Prime'em sytuacja nie wygląda trochę identycznie? Identycznie. A to... Tylko się teraz wił jak wąż. Tylko bardzo... Robin Hood. Bo Serwisza nudzi to, że musi słuchać nas z boku, mnie to nie dziwi, bo jak ja musiałem was słuchać, a wy nagrywaliście, to też stawałem. Ciężko słucha się podcastu w momencie, w którym... Dobra, to już podchodzi pod molestowanie. Dobra, słuchaj, niech sobie leży, niech mu już będzie, jak już taki wygodny jest. Wybiłeś mnie z rytmu. Prime, właśnie, Prime. Słuchaj, bo jest jedna rzecz, która bardzo mnie dziwi i uważam, że jeżeli do kogoś miałbyś mieć żal, to przede wszystkim żal mógłbyś mieć do Prime'u, dlatego że jak mniemam, na temat Prime'u negatywnie się nie wypowiadałeś. No przeciwnie. Ja zawsze ich jakoś tam broniłem, zawsze jakoś tam, znaczy wiesz, opierdalałem na przykład, że karta jest zła, to, ale ja zawsze uważałem, chodzi o takie szersze, ja zawsze uważałem, jak był ten tworzony duopol, czyli był High League z Fame'em i ja byłem zakontraktowanym zawodnikiem High League'u, to cały czas mówiłem, że te ich umowy, te bany dożywotnie, o ja mam teraz ban dożywotni, wtedy były te, wiesz, za przejścia i tak dalej, ten duopol jest bardzo niesprawiedliwy i mówiłem to zawsze i w High League'u też nie byli z tego powodu zadowoleni, nikt tam nie gadał, ale wiesz, no patrzono na mnie, no, z High League'u. Ja cały czas mówiłem, że to jest bzdura, to jest uciskanie tego trzeciego. Uważałem zawsze, że te trzy byty powinny być, bo to jest dla zawodników po prostu lepsze. Mamy wybór, jest większa konkurencja i zawsze tego broniłem i naprawdę występowałem jakby przeciwko swojej federacji w ich obronie i mój patola, nie patola, ale niech sobie będzie i niech sobie tam będzie i wiesz, i jak Fame pomachał marchewką, bo teraz jest jakby Fame jest z Prime'em i sobie przecież z tymi zawodnikami mijają i tak dalej, znowu naprzeciwko. Widzisz, Fame musi z kimś zawsze mieć sojusz, żeby na tego trzeciego napierdolić. Tak uważam, że... Dlatego odbieram tych ludzi jako troszeczkę złych ludzi. O, ja już nie chcę teraz tego rzeczy, bo to jest zawsze jakiś sojusz, żeby kogoś zniszczyć, nie żeby sobie polepszyć. Ja pamiętam, jak było tam, bo ten Prime był taki mały, że go możemy zdusić, a High League już był za duży, żeby go zdusić. W tym momencie powstaje Clout, więc ten Prime, jaki by nie był, to jak sobie się dogadają z terminami, tych terminów nawalał i tak dalej, żeby Clout nie wykiełkował, I taki jest w tym momencie cel, bo on jest słabszy, więc mogą nie dać mu powstać. No bo wiesz, ile będziesz dokładał do gali? Pierwszej, drugiej, trzeciej, w końcu się wycofasz, jak to ci nie wyjdzie. Ale ja słyszałem, że Clout ogólnie bardzo dobrze sprzedało pierwszą galę tak. I dokładać wcale nie musieli. Wręcz przeciwnie. Nie, no dołożyli przez ten atak, dołożyli. Dołożyli finalnie. Finalnie dołożyli, rozmawiałem teraz z nim, finalnie dołożyli, takie były założenia, że może nie. Finalnie dołożyli, ale bardzo, ale ta sprzedaż by była bardzo, gdyby nie, wiesz, z obliczeń ile chciało kupić, a nie kupiło. Inaczej, jakby nie oddawali, to by wyszli in plus. Okay. Ale z powodu oddawania musieli dołożyć, no ale wiesz, ta prognoza jest bardzo dobra w takim układzie, dobra, bo jak teraz nic nie stanie na przeszkodzie, no to... Zapytam bardzo bezpośrednio. W takim razie, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, to ty o Tomaszu Bezrąku wypowiadałeś się w superlatywach i twierdziłeś, że to super człowiek generalnie prywatnie. To jest włodarz właśnie Prime MMA i to ten włodarz, jak mniemam, podjął taką decyzję, żeby jednak przystać na te warunki, On się sprzeciwiał tej decyzji. Tam ich jest przecież, wiesz, ilu. To chyba nawet ludzie nie wiedzą ilu, więc nie mówmy też, że tam chce prywatność swoją, na przykład taki Andrzej z Fejmu, kto chce prywatność swoją mieć, niech sobie zachowa. Ważne, że ja jej nie zachowuję, ale no tam jest, ale chyba ludzie nie wiedzą wszystkim. W sensie nie zachowujesz prywatności jego, tak? Czy co? No tak, no przecież... A ty rzucałeś personaliami? Nie, w prywatności kogo? Ja teraz zaśmiałem się, bo Andrzej admin Fejmu, a przecież nie walę jego nazwiska. Nie zapytałem, bo ja nie jestem w temacie tego. Tak. Kilkakrotnie mówiłem, no i... no wiem, że sobie nie życzę, bo się tam... No ale to samo jest Prime, że tam wszystkie opinia publiczna wie o Tomku Bezrąk, wie o Szubie, tak? I tyle. A tam jest jeszcze przynajmniej dwie osoby, tak? Zarządzające. No też chyba wiedzą, przynajmniej twierdzą, że prezes FEN to nie tylko prezes FEN, tak? No więc to jest jedna z tych osób przynajmniej. Więc tam jest 4 lub 5 osób zarządzających, więc nie Tomek podjął tą decyzję. Tomek jakby też mu jest przykro, bo ja pamiętam, wiesz co, mi jest najbardziej przykro, bo ja pamiętam, jak oni do mnie dzwonili, Tomek do mnie zadzwonił, ale po rozmowie z nimi, po podsumowaniu Prime 5, bodajże tak było wcześniej, 5? Chyba tak. Nie wiem. Podsumowanie zadzwonili do mnie, że są mi bardzo wdzięczni i tam z ich wyliczeń, z ich tam statystyki, czegokolwiek tam wynika, że bardzo pomogłem w promocji gali, bo ja wtedy jakby wziąłem tych zawodników, przed samą galą puszczałem, tam poszedł Kapela, tam szedł Bagieta, tam szła Piątkowska, przed samą galą jakby tylko ich zawodnicy i uważali, że to się przełożyło na ich sprzedaż, na zainteresowanie powiedzmy galą i byli, wiesz, zadowoleni. No i teraz wiesz, dla mnie śmieje się, że totalnie oddzielny byt, inna firma każe innej firmie, wtrąca się w sumie w politykę, w promocję gali, tak jak mają robić, do kogo mają wysyłać i tak dalej. To już jest dla mnie chore. No teraz miałem parę rozmów już z włodarzami i mówił, że nie, to tak wcale nie, my tak nie zabranialiśmy, a w ogóle Sorokow wtedy to miał w ogóle co innego do roboty, a ten miał co innego, a co innego. Tak, że to nie jest tak, jak ja mówię. A słuchaj, bo tak przynajmniej było, a teraz pewnie jest im głupio i teraz mi tych zawodników pewnie dadzą, bo jest im głupio, bo słuchaj, największą zmową, jaką jest, co nie chcą, żeby się najwięcej wydało, to jest to, że Prime tak mocno współpracuje z Fame'em i odwrotnie. I jedni i drudzy się nie chcą do tego przyznać, ponieważ na Fame by, wiesz, no spadło, jak on takich zwalczał i takich wyzywał od najgorszych i teraz współpracuje, żeby tego Clouta zniszczyć, to jest informacja, której oni strasznie nie chcą, żeby się wydała, przecież tam były aż komiczne historie, już nie do opowiadania przed kamerą, jak oni, wiesz, zatajali, zacierali ślady współpracy. To jest dosłownie komiczne. No. Przecież pamiętasz, jak gołci wsiedli do pewnego samochodu i ich podwoził na IRL, nie? I to był Tomek Bezrąk i coś. Ja nie wiem. No to co ty? Jesteś z internetu, czy co ty? Lola tego streamujesz? Ale co, że nie, no było przed pewną galą, oni chodzili po mieście i nagle ktoś podjechał. O Boże, kto to? On wsiadać, podwieźć was, oni, o kurde, co, gola, nie filmuj. I każdy jest na co i po samochodzie, po głosie poddali, że to Tomek Bezrąk podjechał. Nie? I później ciężka afera. Ja nie jestem agentem, kurwa. Nie, to każdy wiedział, jak oglądał Irela. Nie chodzi mi, że nie jestem agentem jakiejś federacji, żebym tutaj, a tak, wiesz, tak, nie, ale no to cię informuję, aczkolwiek, wiesz, no i to jest to jakby i słusznie, że nie chcą jakby, żeby się wydało, że oni współpracują, bo to ludzie by źle odebrali, tak? No bo przed chwilą, wiesz, Prime był B, teraz jest C, a Clout jest B. I dlatego też to, robisz. Że ja mówię, no bardzo dobrze, będziesz siedział. Ale że nie, że będę siedział, ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie to puścimy, a puścimy, bo ja nie jestem osobą, która cenzuruje cokolwiek, to ja myślę, że mogą mieć do mnie pretensje, że daję ci pole do wypowiedzi, żebyś mówił o nich nieprzychylnie. No to nie dawaj. Nie, no ja jestem wolnym człowiekiem. Ale czekaj, ale w umowie jak jest? Nie, no ty nie możesz mówić, nie? Ty nie możesz, no tak. Znaczy, wiesz co? Nie, no jest tak, że nie wolno. Powiem ci tak, jakkolwiek źle to zabrzmi. Ale co ja źle teraz mówię? Powiedz mi, ale tak serio, ale powiedzmy o tym, tak serio, jakby to, co ja mówię, tak będę z ich punktu widzenia. To, co ja teraz mówię, to oczywiście to są tajemnice, które powinni zachować, ale no, ja się czuję takim trochę medium, nie jestem żadnym dziennikarzem ani reporterem, ale wiesz, jak wiem o czymś, o czym ludzie nie wiedzą, to trochę rzuca światło na ten rynek, na te federacje, na to, jak się zachowują, na to, jak mówią i komunikują, czym są, a są trochę czym innym, ale to są fakty, bez mojej oceny, więc ja też co ja złego robię? No oni źle widocznie to przykryli, albo jeżeli się czegoś wstydzą, to może tego nie rób, a nie przykrywaj, to później się tego wstydź. Jeżeli oni sami uważają, że ich współpraca bardzo ścisła, która jest w tej chwili z Prime'em, nie powinna się wydać, to sami ją uważają za złą w opinii publicznej, tak? No bo tak by powiedzieli oficjalnie, no sobie robimy i tyle. Więc jakby sami przyznają się do tego, że ona nie jest za fajna do oceny ludzi, to może nie przykrywaj jej, tylko i nie rób, jak coś jest nie za fajne, albo no nie wiem, no. Ja nie czuję się, że mówię coś źle, jeżeli mam jakieś tam fakty i nie mówię o rakietach. Okej, a wierzysz w to, że to wszystko się wyprostuje dla ciebie in plus, tak żebyś miał możliwość zapraszania tych gości? Bo ja powiem ci tak, z biznesowego punktu widzenia, jakkolwiek to zabrzmi, i z punktu widzenia takiego egocentrycznego, to co się wydarzyło dla mnie jest czymś przepięknym, bo ja bym mógł bardzo dużo ugrać na tej sytuacji, dlatego że mógłbym się stać kanałem, który ma swego rodzaju wyłączność na zapraszania gości z Fame czy z Prime, z tego tytułu, że no takiego kontentu właściwie na YouTubie nie ma. Byłeś jedyny, jeżeli chodzi z tych rozmów w taki sposób z tymi zawodnikami. Natomiast jak widać, nie zrobiłem tego. Jeszcze. Znaczy nie, no wiadomo, że w momencie, w którym będę miał możliwość zapraszania gości, zapraszać gości będę, rozrobiłem tuż przedtem, zanim tego bana dostałeś. Tylko bardziej tak sobie śmieszkuję, że z punktu widzenia biznesowego dla mnie jest to opłacalne. Natomiast pytam z ciekawości, bo dla ciebie, jak już łatwo wywnioskować, opłacalnym nie jest. Czy wierzysz, że to wszystko się wyprostuje i albo Fame zmieni decyzję, albo ewentualnie zawodnicy stwierdzą, że właściwie jak mają ochotę przyjść, to przyjdą, czy też nie? Nie wydaje mi się, by to szło w tą stronę. Ja też już jakby się poddałem z jakimś takim próbowaniem jakby dotarcia tej strony. Dla mnie takim ostatnim momentem to było, jak napisałem prywatnie do Rafała Pasternaka a propos tego bana, którego się też dowiedziałem ja jakby sam, tak? To pewnie chciano, żebym się od tych drzwi odbił. No i w piątek mi wysłano te zdjęcia. No ja napisałem przecież do Rafała, że co mam zrobić, tam nie było żadnego ataku, tam nie było w tym SMS-ie, bo przecież mamy do siebie numer, gadaliśmy nieraz i tak dalej, i mamy do siebie, i wiesz, i napisałem tylko: Rafał, wiem jakie są relacje, wiem, że mam bana, co mam zrobić? Co mam zrobić? Znaczyło, wiesz, ten film oddać, tam bilet, co, bo wiesz, mam kupiony bilet. On śpi, nie wierzę, tak. To jest bardzo ciekawy ten podcast. Chłop no, przyjechał i zasnął, niemożliwe, że sięgam. I ja dostaję odpowiedź: jestem żadnym twoim kolegą, nie życzę, żebyś do mnie pisał i w ogóle wyślij do ciebie, daj mi pieniądze, wiesz. I za chwilę jest ten screen na Twitterze, nie? I to wrzucone przez Boxdela, czyli wiesz, ja z tobą koresponduję, ty bardzo ofensywnie mi odpisujesz, dajesz Sergiowi, żeby on, Nitrowi, żeby on wrzucił i tak dalej. To była taka moja ostatnia, bo ja normalnie napisałem, co mam, Rafał, zrobić. Nie pisz do mnie, Rafał, nie jestem twoim kolegą, nie to... No to nie wiem, mi się wydaje, że to jakoś się nie polepszy, ja się muszę z tym pogodzić i tyle. A ty i tak żeście zrobili, wiesz, Szalonego Tańcule 2, teraz zrobi Szalony Podcast 2, to i tak. A uważasz, że cię skopiowaliśmy, tak? No, wszyscy mnie kopiują. Nie, tego akurat nie uważam, nie jestem jedynym podcastem, aczkolwiek to, że we dwóch rozmawiacie o tych sprawach bieżących, to takie trochę jest. Ja uważam, że ogólnie nie przypisuję tego sobie, tylko to Arek wymyślił, tylko miał być trochę inny program i uważam, że on był nowatorski, że Szalony Tańcula był najbardziej nowatorski Szalony Podcast, że wiesz, że nikt wcześniej nie wpadł, ja że nie wiesz, z tego świata, ale ja negocjować? Negocjować odnośnie tego, kto był pierwszy, ale ja Sergiuszowi proponowałem to dawno. Chociaż nie, Dwa Bieguny chyba były jakieś, jak myśmy świeżo powstali, to zaczęliście o tym mówić, co przecież myśmy mieli o ten... Mieliśmy spinę o te twarze dwie, wiesz, pamiętasz? Ale nie, wtedy zaczęliśmy o tym mówić, że to finalnie powstanie. Okay. Ale pomysł i rozmowa moja z Sergiuszem na ten temat była już dużo wcześniej. Czyli tylko Sergiusz... obaj padliśmy na ten sam pomysł. Czyli jedna staba siara, jedna staba... Znaczy to już bardziej nie chodzi o to, żeby się kłócić... Ale uważam, że to był nowatorski kontent. Tylko zmierzam bardziej do tego, że autentycznie... bo nie ma nic złego w inspiracji, żeby robić to, wiesz... nie, ja to się naprawdę śmieję, bo ty powiedziałeś, że mógłbyś, wiesz, jakby robić to, co ja, no to mówię tak samo z Filipkiem, jakby to jest to, my też nie byliśmy pewnie pierwsi w internecie, aczkolwiek z tego świata frikowego, to fajnie siadło i to był dobry pomysł. Ja na początku też myślałem, ja bardziej myślałem, że właśnie będziemy sprawy bieżące, politykę, omaja, co się stało w tym tygodniu, a wiesz, skończyło się tak, żeśmy omawiali tylko te sprawy frikowe, jakby około internetowe. No i powstał później zgrzyt, no nie było zgrzyt, to nie było Dwóch Biegunów, nie było tego wszystkiego, to trzeba akurat przyznać, nie? I teraz faktycznie jakby wy robicie to, co robił Szalony Tańcula, jakby, no nie mówię, że skopiowaliście, tylko jakby to jest znaczy, to. Myślę, że bardziej szerzej, bo omawiamy też rzeczy niezwiązane z freakfightami, no ale generalnie... Często omawialiśmy, więc generalnie jakby zgrzyt i Dwa Bieguny robią to, co robił Szalony Tańcula, a wy jeszcze dodatkowo czasami zapraszasz gości, idziecie w stronę Szalonego Podcastu. To jest fakt i jakby to mieszasz, no wiesz, no każdy ma prawo i faktycznie, no to by było duże... Oczywiście ty nie tak, że wykorzystasz okazję, którą daje im zniszczyć, ale generalnie tak, to jest dla mnie jakby ciężki moment i ja będę musiał na pewno troszeczkę po ludzi spoza freakfightów sięgnąć, ale też uważam, że już ten program... Taką zrobił robotę, ma taką rozpoznawalność, że mi o tych ludzi coraz bardziej łatwo jest, wiesz? I zastanawiam się, czy... Wiesz co, no nie wiem, to się może skończyć dwojako. Albo Fame, tak jak Kaczyński, po niewysyłaniu ludzi do TVN-u po roku przemyślał, że to jest jednak głupio nie mieć swojego głosu. Nawet w medium, które się krytykuje, nie jest ci... jakby, wiesz, no przyjazne, bo on tak uznał i przecież tam ponad rok nie wysyłał i w końcu, no wiesz, no braknie twojego głosu, nie ma kogoś, kto wypowiada się w twoim imieniu, kto jakby ciebie chwali, czy ewentualnie może ciebie obronić i pewnie podejrzewam, że zależeć wszystko będzie, jak się ten kanał będzie rozwijał, jak on będzie coraz większy i mocniejszy, to uważam, że tak skoda kiedyś nastąpi, a tak będzie na pewno. Ale to masz teraz konkretny pomysł, w jakim kierunku pójść? Ja jestem otwarty i to jest naprawdę, ja jestem serio otwarty, ja chciałbym siąść z tymi ludźmi pogadać, tylko kurde, wiesz, no i cały czas słyszę, ty zabronili mi, ty to nie wolno i teraz, no jadąc do ciebie, jak już mówiłem, mówi ktoś, że wiesz, na odprawie, żeby pastor, wiesz, to mnie też dziwi, to jest naprawdę bardzo poważny gość, milioner, poważny przedsiębiorca, nie tylko z fejmu, tylko to jest, no biznesmen poważny, który to nie jest jego pierwsza firma, poważny gość, ojciec, mąż i tak dalej, wiesz, wchodzi na odprawę, mówi, ja jeszcze chciałem ten Szalony Reporter, nie gadać z mi dożywotnie. Znaczy, wiesz, no, mnie to dziwi, wiesz, że aż tyle uwagi, że to jest szalenie... interpretują to jako, że ty jesteś osobą, która szkodzi i biznesowi. A jak ktoś mówi kubkarze, swarzęscy, oszuści, okłamali mi, kradzieje, oszuści. No ja wiem, do czego zmierzasz. I co? I wychodzi z zawodnikiem i ma gość tutaj. No ja rozumiem, do czego zmierzasz. No dlatego niekoniecznie, wiesz, a jak ktoś... Ja rozumiem, że to może mniej godzenie w biznes. Jak Polak krzyczy Boxdel, ty jebany, kurwa Grubasie i tak dalej, też do Włodarza, co miał to spinę i jest tam z powrotem. Tam wiele było kłótni z nimi, ale akurat przykład powiedzenie swarzędcy kubkarze oszuści, to jest dokładnie nazwanie ich, jeszcze uważam gorzej niż ja, bo ja powiedziałem konkurencja, nigdy nie powiedziałem fame, powiedziałem konkurencja i jakby wiesz, on ich oskarżył o oszustwo, a wcześniej sobie poszedł, mając kontrakt do Prime'u przecież, przeszedł i to, i wiesz, jest zgoda. Dlatego ja nie rozumiem tej obsesji na moim punkcie, bo uważam, że to jest obsesyjne działanie już, takie jak jest w tej chwili i uważam, że oni siebie troszeczkę tak rozmieniają na drobnych, siebie trochę robią niepoważnych, bo ja to mówię teraz poważnie całkowicie, nie że komuś dupeli rzeczy coś, tylko uważam, że oni są potężni, ja jestem taki, tak w sumie biorąc i nawet medialnie, przekazowo, no, kanały tak. Komunikacyjne, więc zajmowanie sobie tyle wolnego czasu, mając tyle hajsu, co na przykład prezes Rafał Pasternak, już jego przykład, naprawdę wiesz, 8 motorówek, 7 helikopterów i on jakby tym żyje i podwoje tych zawodników. Mówisz, to przenośnia? Nie, no przenośnia, okay. Przenośnia, że wiesz, gość, który możesz naprawdę życie być, zorganizować takie, on tym żyje, on gdzieś tam wydwania po tych zawodnikach, bo to on osobiście dzwoni, z tego co mi docierało, może inne osoby dzwonią do innych, ale mówię to, co jakby mnie dociera. I wiesz, i ta gdzieś myśl, ta natrętna myśl a propos mnie jest w tej głowie, bo jak wchodzisz na odprawę i on jedną rzecz, którą dorzuci, mówi to mnie dziwi, wiesz, to mnie tak serio dziwi, że to jest jakaś kurde rodzaj obsesji. Może jesteś taki seksowny. No nie, Starek to nie jest zły czas. Się trzymasz. Zły czas na mówienie takich rzeczy. Nie, nie jest to zły czas, bo w twoim wieku to jest wszystko w porządku. W moim wieku to... Kurde, no dobra, bo mnie zastanawia nadal to, w jakim kierunku pójdziesz. Rozumiem, że będziesz sięgał po ludzi z innej branży, czy jaki masz pomysł na to, żeby... Nie, no bardziej influencerów, no rozmawiam z wieloma osobami, trochę wiesz tej polityki, nie wiem, tak, ale wiesz, tych freakfighterów jest jeszcze, czy około freakfightowych ludzi, jest mnóstwo. Ja tak przez pewną się zacząłem drapać w głowę, ale jest, ja mam w tym momencie nagrany chyba z 5 czy 6 podcastów. Okay. No jest cały cloud. Ja uważam, że Prime się wycofa z tego, bo słuchaj, bo mi mówią, dzisiaj rozmawiałem też z jednym z prezesów, już nie mówiąc którym, to nie z Tomkiem, no. I mówił, że nie, Tomek, to nie jest tak, my nie zakazujemy, to nie jest tak, więc widzę, że jest to, no to wiesz, głupio będzie, jak każdy zawodnik powie, że nie mogę, więc tam powiem, dobra, to już ten idź, a ty powiedz, że nie możesz. Więc jakieś tam korzystanie z zawodników z Prime uważam będzie, ten cały cloud jest, który ma paradoksalnie, który jest najlepszy dla mnie, czy byłby dla ciebie, jeżeli chodzi o takie wady, dlatego, że ma cały czas nowe twarze. Wiesz, ja nie mówię, że on jest lepszy czy gorszy. Oczywiście Fame jest najbardziej zasięgowi ludzie, tylko Fame mieli tymi paru dziesięcioma zauważy, od kilku gal, to tam wiesz, main event, no a to był main eventem, jest baza i oni mielą, więc jak tych ludzi przerobisz, to nie będziesz drugi, trzeci raz rozmawiał, powiedzmy z Błońskim, potrzebasz raz, nie? Fakt, on jest zasięgowy i tak dalej, a Cloud robi fajne rzeczy, na przykład z tym Lebanerem teraz puściłem, tylko no niestety ucięło mi, bo jest inny temat w internecie, ale też uważam za świetną rozmowę, no ja gościa naprawdę jako dzieciak oglądałem, wiesz, on był legendą K1, rolę ma gdzieś tam w Asterixie i tak dalej, o tym sobie pogadaliśmy, też mi było miło i właśnie fajnie, że Cloud... tej roli nie wiedziałem. No, on grał w Asterixie i Obelixie i to taki fajny, długi epizod, więc... A tam Cloud było z ochroniarzem, znaczy ochroniarzem był tam gwardzistą jakimś. Tak, gdzieś tam w lesie się z nimi zaplątał i tak dalej, więc generalnie wiesz, to są fajne osoby i to ludzi też ciekawi, bo te osoby, o których mówimy fejmowe, one są zasięgowe, one są mocne, ale one są też dość mocno przeorane wywiadowo, bo one są praktycznie na każdej gali, czy drugiej, czy trzeciej i podchodzi ten Kaniowski, podchodzi ten i już nie ma ich za dużo o co zapytać. Jest oczywiście, ale wiesz... A możesz bardziej wyciągać rzeczy prywatne, które nie są poruszane z TikToku. Oczywiście, ale taka nowa twarz, jak jest tam w Klaudzie, ten Borna 10, to jest dla mnie też nie za mądre czy coś, ale to są jednak nowe twarze, tam się jakieś nowe twarze mylą, jakieś nowe pomysły są i ja uważam, że akurat... Oczywiście, tak porównując 1 do 1, fajniej by było mieć tylko zawodników fejmu niż Cloutu. To przyznam. Ale wiesz, to nie jest też tak, że oni są o tyle lepsi, bo tu się cały czas nowi pojawiają i coś tam się może mielić, więc... Nie ma tragedii. No ja rozumiem, ale tak też w odniesieniu do podcastów i pomysłu na podcasty, to powiem ci szczerze, że ja dużo chętniej uderzyłbym właśnie w totalnie inne gałęzie, a nie te influencerskie. Gdybym ja miał sobie stworzyć taki podcast totalnie wymarzony, to ja bym poruszał chętniej tematy, które nie są związane stricte z internetem, tylko poruszałbym tematy bardziej z osobami, które gdzieś tam są, powiedzmy, zaznajomione z jedną dziedziną nauki, czy mają jakieś ciekawe zainteresowania, czy przeżyli, nie wiem, całe życie w innym kraju. Się, czyli ty rób taka, ja biorę tych influencerów. No ja bym dużo chętniej do takich osób trafiał, tylko problem polega na tym, że do nich... Nie, myślę, że to kliknąć zawsze jest zainteresowana. Tylko myślę, że bardziej problem polega na tym, że do takich ludzi ciężej znaleźć dotarcie w momencie, w którym wywodzisz się ze środowiska influencerskiego. Po pierwsze, influencerzy mają coraz gorszy PR, mamy coraz gorsze opinie, nawet przez to, co ostatnio się wydarzyło. Tak, on chrapie w tle, dokładnie tak. Nie wiem, czy na mikrofonach to słychać, ale to jest niesamowite. Ziomek poszedł na jeden z pierwszych treningów chyba w swoim życiu, tak się zmęczył, że zasnął. Albo to świadczy o tym, że gość jest wyjątkowo nudny. Chociaż akurat żartami nudny nie jesteś, bo ty jesteś wyjątkowo wygadany. Wydaje mi się, to powiem to samo, co ty powiedziałeś, kiedy ja byłem u ciebie, że jesteś jedyną osobą, która lubi więcej ode mnie i najlepsze jest to, że ty mówisz w przyspieszeniu 1,5. No tak jakbym sobie na YouTubie przyspieszenie kurczył. To dobrze, nie? Bo już ludzie tego nie muszą robić. No, ale ja trochę bardziej przymulam, więc myślę, że mimo wszystko będą mieli problem. Ale z drugiej strony 90% czasu tutaj to ty rozmawiasz, a nie ja. I dobrze, bo jesteś gościem, więc uważam, że taka rola jest tutaj dużo lepsza. To też prowadzi do takiej łatwości prowadzenia dyskusji, bo ja ci zadam jedno pytanie. I już sobie tak, złożone w sumie z dwóch zdań, a ty odpowiesz mi w 200. Ty masz w ogóle takie zboczenie, że jakbyś mógł, to byś gadał sam do siebie, mam cały wrażenie. Czas. Nie, sam do siebie nie. Moja żona gada sam do siebie. Sam do siebie nie, ale jak tylko znajdę jakąś ofiarę, z którą spotkam kontakt wzrokowy, a nawet słuchowy, to ja już do spodu, nie? I tak mam, nie wiem, lubię gadać, aż chyba jakieś zapalenie ktania zostaje, mnie gardło boli. I tak zawsze było, wiesz, nawet przed tym influencerstwem, jak nie wiem, na imprezie i ja sobie dobudzałem, weź pogada jeszcze ze mną, chłopie jest piąta, już śpię, chodź jeszcze pogadamy, serio. No nie wiem, no lubię jakoś mnie słucha. Dobra, to trochę rzeczy nas łączy, bo jesteś podobnie jak ja też tak zawsze miałem. Pamiętam, że jak grałem sobie z kolegami na TeamSpeaku, mając lat 15-16, to często słyszałem, żebym zamknął już mordę, bo się skupić nie mogą, bo woleli sobie, wiesz, skupić się na graniu. Więc faktycznie gdzieś tam mamy takie zboczenie wyrażania swojej opinii, chociaż niekoniecznie zawsze jest mądra. Ale... Nie wiem, co to jest TeamSpeak. Nie wiesz, co to jest TeamSpeak? Co, ja mam 46 lat. Trafia. No właśnie, no i teraz to pytanie, 46 lat. Co się wydarzyło, że 46-letni mężczyzna, który 2 lata temu jeszcze nie wiedział, kim jest influencer, nie znał poszczególnych nazwisk, nagle tak głęboko zakorzenił się w tej branży? Bo to się stało tak naprawdę z dnia na dzień. Tak, tak. Wiesz co, kurde, jak mi się to odpowiedzieć? No generalnie może tak, jak byłem młody i byłby internet, to pewnie był influencerem mając lat 16 czy 18, a w tym momencie był największym influencerem w Polsce i was wszystkich tak z góry kazał całować sygnet. Ale w moim wieku, jak ja byłem w wieku, w którym ty byłeś na TeamSpeaku, to jedyna rzecz, która miała przyciski i wyświetlacz, to był kalkulator. Nie było nawet Amigi. Mhm. Więc ciężko być influencerem w tym czasie. To znaczy, byli celebryci. Być takim atencyjnym celebrytą z telewizji. Zawsze chciałem być jakoś tam sławny, jakoś zawsze chciałem być, nie wiem, w filmie zagrać coś. No zawsze chciałem być i gdzieś zawsze tam występowałem w jakichś przedstawieniach szkolnych i tak dalej, miałem na tego parcie, ale i zauważ, jak to jest, że ile pokoleń ludzi, ile set ludzi się przemieliło, jakby nie mając tej możliwości. A to jest taki influencer, to taki specyficzny typ, specyficzne zwierzę, że pewnie i oni wtedy by nie wypłynęli i nie mieli możliwości wypłynąć, bo co tam na tej wiosce. A w tym momencie odpalasz ekran, gdzie byś nie mieszkał na świecie. Jak jest ciekawe, jak masz ciekawy kontent, no to leci, tak? A on komu mógł gadać? Sołtysowi na tej wsi, wiesz, to nie bardzo, nie? I dlatego, ale później jak już ten internet był, to ja też tak się czułem trochę taki boomerem, dalej się czuję, ale wiesz, ja też dość późno, nawet jak na internet już jest długo, a ja jestem od 2 lat, dlatego, że ja uważam, że mnie trochę to przegoniło. Już teraz tak może wyrównałem troszeczkę, tylko wiesz, ja wiedziałem, że jest jakiś TikTok, jakiś, na YouTubie wiadomo, filmiki oglądałem, ale nie miałem Instagrama, nie miałem nic, bo takie to było dla mnie, mówię, ja dziadek tam wejdę, co ja tam będę robił. Bo widziałem, jak tam młodzież, właśnie ten TikTok, nie, jest jakiś TikTok, że są głupi, bo ja sam memy na przykład Dzidy, to był Dzidy, to jest moje, zawsze zobaczyłem, ja wiedziałem, że TikTokerzy to są te głupki, co tańczą i coś, a tak tego nie bardzo rozumiałem. A to wystarczyło włączyć, odpalić i to wiesz, nie jest też fizyka kwantowa, ale jakoś tak czułem się właśnie za stary do tego świata, więc świadomie do niego nie wchodziłem. I gdzieś tam jeszcze tego zainstalowałem, bo się nudziłem, gdzieś tam byłem w podróży, nagrałem jeden film, drugi i wystrzeliło to w kosmos. No to jak już jestem, to jestem. Jak mi już chcą, dają mi pieniądze. Stary, ja tam zobaczył ciebie, jak robisz jakieś rzeczy typu testuję najlepsze żelki z Biedronki. To by było memiczne po prostu. No bo to jest taki typowy content, który robią osoby, które mają ponad 20, nie? Tak by było. No bo nazwij sobie w sumie, można powiedzieć, taki kierunek, gdzie do podcastu ten wiek ci pomaga wręcz, moim zdaniem, tak, a nie przeszkadza. Dlatego miałeś więcej czasu, żeby jakąś wiedzę zgromadzić. Masz w teorii przynajmniej lepiej wyrobione relacje międzyludzkie. Wiesz, tak, w jaki sposób podejść do dyskusji. Więc to też dla ciebie jest w dużej mierze ułatwieniem. Ale ja uważam, że jesteś bardzo intrygującą postacią właśnie pod tym kątem, że jak się z tobą rozmawia prywatnie, tak jak teraz, to widać, że masz dużo do powiedzenia. Generalnie jesteś gościem, którego określiłbym mianem mądrego, ale jednocześnie jak czytam twoje tweety niektóre, to mam wrażenie, że pisze to zupełnie inna osoba, albo jest to eksperyment społeczny. Kompletnie nie rozumiem tego. Proszę naprawdę nie doinstalować tego Twittera, co? Nie, ale serio, bo ja mam wrażenie, że ten Twitter naprawdę zrobił ci wiele krzywdy, tak, chociaż paradoksalnie też na pewno był dużą promocją dla ciebie, bo przez to tutaj mówiono. Może nie w superlatywach, wręcz przeciwnie, ale mówiono, więc na językach na pewno byłeś. Teraz pytanie brzmi, czy jako influencer lepiej być na językach pozytywnie, czy lepiej po prostu być na językach jakkolwiek nie mówią, ważne, że mówią? Według mnie ja wolałbym tylko pozytywnie i to mówię całkowicie szczerze. Ja nie potrzebuję już kontrowersji, nie, na serio nie potrzebuję. I ja wiem, jak to brzmi, ja widzę ten twój, ten twój uśmiech spod wąsa. No niestety, ale ja naprawdę pisząc to myślę, że to jest w ogóle genialne i to jest skarbnica wiedzy i... Ale widzisz, już jest lepiej. Pokazałem ci tweeta, w którego naprawdę wierzę i uważam, że on jest słuszny i go nie wysłałem. Tego, którego mówiłem o Jaroniewski, to wyjechał jeszcze gorzej. Ale nie, naprawdę jest tak, że ja teraz 3 razy go przeczytam, gdzieś komuś wyślę i tak. Dlatego wczoraj, ja powiem ci, wczoraj byłem zdziwiony, że osoby, którym wierzę w takich kwestiach, doradziły mi go puścić. Bo ja sam go, jak go napisałem, tak mówię, kurwa nie, znowu będzie. Znowu właśnie będzie pomawianie, znowu będzie to. Mówię, chyba raczej nie. Pisałem, mówię, a powiedzą nie. A on, jest to, kurwa. Te osoby uznały po prostu, że to jest zbyt ważna sprawa. Tomek, jak jest takie info, to nikogo też nie obrzucasz niczym. Nie mówisz, że tak było, tylko że mogło tak być i jakby poprzedzasz to tym, że naprawdę to nie jest pewnik, ale chciałbym podjąć na ten temat dyskusję. Czy tak mogło być? Ponieważ wiele rzeczy sugerujesz, że tak mogło być, więc jakby zastanówmy się wszyscy gremialnie na tym. Takie zwołałem plemienne zebranie. I to mnie opuszczaj. No mówię, kurde, to było dość późno. Nie wiem, koło 24 puściłem tego tweeta. Ale ja sam uważałem, że może by nie, więc generalnie widzisz, już zaczynam myśleć, więc jeszcze daleka droga, ale może nie będzie źle na tym Twitterze. No ale są tweety, których nie puszczam, a w które naprawdę święcie wierzę, jak ten, o którym tutaj mówiłem, z tą obleśnością, bo ja uważam, ty mnie trochę do tego zainspirowałeś. Ja już to miałem w głowie. Nie, ja już to miałem w głowie, bo tam było już, no jak 22-latka za 5 miesięcy mówi, że w związku z tą sytuacją jej jest niezręcznie być z 20-latkiem, no to no to w jakim świecie żyjemy? I za chwilę właśnie, to było pierwsze i tak wywołało wewnętrzny sprzeciw i mówię, no nie, zaraz coś napiszę. I przysięgam ci tam w odległości, nie wiem, pół godziny, godzinę, zobaczyłem to twoje story. Mówię, aha, nie jestem sam. Nie no, świat oszalał, jest z skrajności. W sensie osoby, które są faktycznie winne, są winne, ale są też osoby, które próbuje się winę zarzucić bez powodu, może przez... Bez powodu, po prostu. Świat oszalał i tym bym podsumował akurat to, o czym teraz rozmawialiśmy. Tak. Widzisz, i znowu jest tak, że się k***liłem, że miałem coś, o co chciałem cię zapytać i mi totalnie z głowy k***liało. Jestem gościem mądrym, pomaga mi wiek. A dobra, ty widzę, że ty tak nie, no ja... lubisz posłodzić. Nie, no co ci jeszcze? Superatywy będę powtarzał gdzieś razy, już nie powiem, że jestem idiotą. Ale nie, no o tym, co mówiliśmy, no, że jestem... Ale ty pomogłeś mi tak szczerze mówiąc o tym wieku, bo zainteresowało mnie to, bo zazwyczaj jest tak, że... Nasi odbiorcy to są ludzie, którzy z nami się identyfikują, muszą mieć jakąś cechę wspólną. Nie zazwyczaj, no może nie zawsze, zazwyczaj tak jest. Jakie ty masz w sumie grono odbiorców? W jakim wieku ludzie cię oglądają? No bo wychodzisz na ulicę, finalnie spotykasz się z nimi, więc jakikolwiek pole gdzieś tam masz do oceny tego, nie? No wiesz co, ja bardziej bazuję na jakichś tam danych z YouTube'a, bo no, wychodzę na ulicę... Nie, no niekoniecznie, wiesz co, wychodząc na ulicę to właśnie to jest moim zdaniem zakłanem, bo byłem we Freak Fightach, więc kurde, te dzieciaki się będą znały, a one mnie niekoniecznie oglądają moje podcastów. A powiem ci szczerze, że do mnie dzieciaki nie podchodzą. Do mnie właśnie dzieciaki. Nie no, powiedzieć, że nie podchodzą, to powiedzieć... za dużo, ale to jest bardzo wielki, bardzo niewielki odsetek. Powiedziałbym, że podchodzi do mnie tak samo dużo osób w wieku około 13 lat, co podchodzi do mnie w wieku 40 lat. Ja powiem ci, dużo czego podchodzi, ale to ja wiem, że tego na Freak Fightie nie są konkretnie moi widzowie czy moi odbiorcy nawet na innych platformach, bo ja jednak ten content mam taki trochę, no nie dziecięcy, że tak powiem, zbyt dla nich pewnie poważny i byłby dla nich nudny, ale podchodzą ze względu na ten z Murańskim coś, no to jak ktoś podchodzi i mówi, tego Morańskiego, to wiesz, że to nie jest gość, który ogląda na twoje podcasty, tylko gdzieś wziął na Fame 15, gdzie wyszedłeś w stroju lekarza, tak? Więc dokładnie to wiesz. Ale też dużo, ja miałem teraz taką sytuację, byłem na tym marszu w Warszawie. No, byłeś na marszu, faktycznie. I tak, i spałem w Nowotelu i wiesz, i tam jest takie, ja w ogóle lubię ten Nowotel w centrum, bardzo. I zawsze sobie, jak jest 11 listopada, coś sobie biorę i patrzę na nich wszystkich z góry. I jadłem śniadanie na drugi dzień, po tym marszu jadłem taka para, ale już naprawdę starsza, nawet ode mnie starsza i to dużo. I gość tak siedzi, a tak widzę łypie. Tak, ty też to masz. Jak widzisz, że już ktoś może wie, ale tak patrzy, nie patrzy. Ja coś tam telefon obrałem. On wiedziałem, teraz po głosie poznałem. No i super. I to jest mój odbiorca, bo on zaczął mówić mi, co robię, jakie te... Właśnie nie podcastowy, tylko bardziej właśnie polityczny on akurat był. Nie, że dobrze tu powiedziałem, tu dobrze tu. Więc to jest dość duży rozstrzał tych osób, ale tak. Ale jeżeli chodzi o YouTube'a i podcasty, to uważam, że mam bardzo fajną widownię, tak jakby... wiekowo i to są ludzie tak właśnie około 30, wiesz, najbardziej tam 25-35, właśnie mało to dzieciaków ogląda. Wiesz, to jest jednak forma i tak samo tutaj format zbyt długi, te dzieciaki są tiktokowi, tak? Jeżeli godzina, tego, półtorej gadania, dwie gadające głowy, to nie mają w telewizji, to nie. Jeżeli ktoś chce tematy, dowiedzieć... które często poruszamy, są tematami, które dla nich są totalnie interesujące. Nawet jeżeli siedzi gość, którym oni się interesują, to dla nich godzina rozmowa z nim jest za duża. On powinien by w TikToku powiedzieć całe swoje życie. Myślę, że jest mniejszość, którą to interesuje w takim wieku, powiedzmy lat 15 mniej więcej, ale to faktycznie jest mniejszość. Bo tu jest wiesz, ta przestrzeń, ten czas, który my damy, bo kolejną rzecz, którą ściągnęliście, to oczywiście długość podcastu, to... Ściągnęliśmy? Nie, no ja teraz cały czas też żartuję, ale też macie jakieś koło 2 godzin, nie? Koło 2 godzin, między 1,5 a 2. Bardziej 1,5, ale ogólnie masz tak zupełnie szczerze, masz za złe, że sobie podcasty zrobiliśmy? Nie, to znaczy, wiesz co, nie mam za złe, dlatego że i ciebie, i Filipka bardzo lubię. I to naprawdę was bardzo lubię i uważam was za bardzo, bardzo fajne postaci w tym świecie. Właśnie to, co powiedziałeś dzisiaj, że ty byś się nie zgodził na to, uważam, że tak jest, że nie musiałeś tego mówić. Ja jakbym wiedział, że nawet jakby ten telefon był, to byś się tak zachował i to jest dla mnie bardzo duża wartość i to nie dlatego, że nanosi się do sytuacji do mnie, tylko że jesteś taką osobą właśnie, która ceni tą swoją wolność, wyznacza jej granice i dlatego jesteś dla mnie dużo bardziej wartościowy niż ktoś, którym się da tak sterować. Bo jak ty coś mówisz, to tak jest. Jak ty mówisz, że jesteś fajnym gościem, to jesteś fajnym, a nie dlatego, że ktoś ci kazał, pokazał. Nie, to serio, ty jesteś gościem i też, który umie trzymać swojego zdania i je wyrażać. Dlatego też jakby ja wam poniekąd kibicuję, że jakbym, to jest takie trochę bardziej ambiwalentne i trochę masochistyczne, ale też sprawdzam te wasze staty, patrzę jak macie oglądalność i generalnie fajnie, jakbyście, mam dużo gorsze zdanie o Zgrzycie na przykład. I to personalnie o tych osobach to jest raz jakby, ale to nie jakoś bardzo, bo nie, że ja nie lubię jakoś strasznie, tylko uważam, że tam jest bardzo, bardzo, bardzo stronniczy jest ten Zgrzyt, że to jest bardzo pro-fejmowy ze względu na Gimpera. I to już nawet ostatnio przy temacie o mnie aż zaczął troszeczkę protestować Rebo, który też nie przepada za mną oczywiście, ale wiesz, no Gimper mówi, nie no oczywiście przypadkowo ja bronię Fame, chociaż prowadziłem konferencję, jestem na karcie, wiem, a moja dziewczyna będzie chyba walczyła o pas, no. I żeby tak zrobić i mu takie ting powinno zrobić. A Rebo w tym momencie powiedział, przyznał jakby mi, że federacja nie wpuszczając mnie zrobiła zbyt dużo i że uważa to właśnie za strzelanie do armaty. I ja też tak uważam, że oni więcej zrobili mi krzywdy, olewając mnie, nie chcę wejść, nie chcę nagrać ten filmik i tak dalej. Z tymi zawodnikami może trochę inaczej. Ale on nawet uznał, że jakby to samo co ja, że potężni ludzie z potężnymi pieniędzmi, potężna federacja czyli zainspirowałeś się Rebo. Czas. Nie, ja też miałem takie zdanie i jakby on to przyznał, a Gimper bardzo ich bronił, no ale tak, ale nie powinien. Rebo powiedział bardzo mądrą rzecz, ale mówi, co to zmieniło go nie wpuszczenie? On dalej o nich źle mówi. No tak. Jakby czyny, które mają zmienić to, mogą być podejmowane, bo co on źle robi? Źle o nas mówi. Zróbmy coś, żeby źle o nas nie mówił. Mówi o godzeniu, tylko przeszkódźmy coś. Nie wpuszczenie na galę tego nie powoduje. W żaden sposób nie wyjaśnia, nie wyjaśnia tej sytuacji, tylko robienie na złość. I dlatego jakby wam kibicuję, te statystyki sprawdzam i wiadomo, no ten tor też w pewnym momencie go nie wystarczy dla wszystkich. On jest jakiś tam ograniczony. Nie byłem wkurzony. Nie byłem wkurzony. Ucieszyłem się, że to powstało w takim składzie ludzi, których lubię, a nie zrobił to ktoś inny i zabierze coś, co i tak miało być zabrane przez kogoś, kogo mniej lubię, szanuję i tak dalej. Takie mam uczucie. Oczywiście wolałbym, żeby was nie było na tym świecie, ale... ja mamy to przy akompaniamencie chrapania, ale to jest boskie po prostu, ale czy YouTube nie zwanuje, bo YouTube Nitro nie może występować na YouTube, czy go chrapanie w tle może. Nie widać go. No właśnie, czy tworzy jakiś content, czy nie, no tworzy nam podkład muzyczny. Musisz wyblurować chrapanie, ja tego przestępcy tu nie akceptuję. Jedziemy na bicie Nitra. Tak, tam podkład robił, ale widzisz, żeby... ja nie wiem czy tam będzie go widać, go jest w ogóle czy nie? W razie, gdyby było go widać i tak ma poduszkę na twarzy, więc już blur od razu, żeby się montażystka nie tego... No to takie ostatnie pytanie, bo ty jesteś bardzo produktywny, jeżeli chodzi o ilość podcastów, które wrzucasz i można powiedzieć, że tak naprawdę nagrywasz non-stop, nie wiem ile ty tygodniowo tego nagrywasz, ale za 3 przynajmniej? 3 albo 2 wrzucam, wiesz, ale tak 3 jest dla mnie okej. Bo wrzucasz, a nagrywasz nie to samo, nie? Zapas. To, wiesz co, tak, to znaczy teraz tak robię na zapas, bo na przykład wyjeżdżam ze względu na aferę, opuszczam kraj. Nie no, wyjeżdżam, urodziny moja żona i lecimy sobie do Portugalii, więc wiesz, takie momenty, gdzie mnie nie będzie tydzień, też chciałbym te podcasty wrzucać, ale to nie jest tak, ja tego nie planuję, wiesz co, teraz ostatnio miałem wysyp, dlatego ja się tak... Był moment, że się zmartwiłem tym Fejmem, ale uwierz mi, wiesz co, zaczęli, to jest w ogóle cudowne, że ludzie do mnie zaczęli dzwonić, to nie jest jakieś tam randomowi, no jak ktoś ma do mnie telefon i mówi, Tomek, to powiem już przykład dokładnie. Dzwoni tam do mnie taki kolega z UK i mówi Tomek, wiesz co, kurde, nie mogę tego... Mega, co ten... nie, no nie chcesz mówić imion. Dokładny przykład. Nie, bo było takich wiele sytuacji, a powiem o konkretnej. I mówi, że no, wkurza mnie to, co ten Fame z tobą robi, my nie damy tak i tak dalej. Ja gadam już z Krzyśkiem Skibą i on przyjdzie do ciebie do podcastu, nie? Z Bichcyca, tak? I to jest fajna, to jest w ogóle osoba, nie? My tam zagadamy wszystkich, ale i było takich kilka sytuacji. Tomek, to ja znam kogoś, to ja ci zadzwonię, żeby do ciebie przyszedł, żeby nie było, że ten Fame ci wykończy. I było takich sytuacji kilkanaście i to jest bardzo budujące. I teraz miałem w ogóle taki wysyp, w ogóle nie wiem dlaczego, ludzie, którzy mówili, że a może kiedyś, a może nie. Teraz miałem parę takich dużych osób, które mówi, zdecydowałem się, jednak tak. No oczywiście parę odpadło, nie? Dubiel jechał, nie dojechał. No tak. Ale nie, Dubiel nie, no akurat to uważam, ja jakby źle to oceniam, co on zrobił, bo ktoś jeżeli mówi Tomek nie, no Bo mi zabraniają, bo nie chcę, to jest co innego. A Dubiel, wiesz, już jadę, dojeżdżam, już parkuję. Nie, jednak jutro, jednak coś mi wypadło. Tak cały czas tak było i mieliśmy to połączyć z nagraniem z Wersow, bo miał nagrywać, ile temu on nagrywał z Wersow. To przyjedzie, to później specjalnie przyjedzie to. No i w końcu zadzwonił, że mówi, że wiesz co, no jednak jesteś zbyt kontrowersyjny, nie mogę do ciebie przyjść. Chłopie, no miesiąc wcześniej, ale to wiesz, jakbym mi powiedział, byku, nie, no bo z jakichś powodów. W przekładach też można, ty też przełożyłeś 2 razy nasze spotkanie, czy 3 razy, ja przełożyłem raz, trochę się za bardzo dograć nie mogliśmy, jest to normalne, jak ty do mnie kiedyś dzwoniłeś, mnie zaprosiłeś, też to kiedyś trochę to trwało, żebyśmy termin dogadali, nie? Ale uważam, że to było w obu naszych przypadkach i twojego jechania do mnie i mojego do ciebie takie akceptowalne. No tak, nie, no normalnym jest, że coś ci wypada, nie możesz, informujesz drugą stronę, jest to normalne, nie jest to zwodzenie za nos, po prostu jest to przekładanie terminów tak, żeby był. A jeżeli finalnie nie przyjeżdżasz, jeszcze mówisz, że nie przyjeżdżasz, bo jesteś kontrowersyjny, w ogóle tego programu nie lubisz, no to po co było to umawianie wcześniej? Fajnie jest powiedzieć komuś wcześniej, że nie mogę, a nie tego samego dnia nagle, nie? Magicznie. No chyba, że faktycznie obudzisz się z gorączką 40 i nie dasz rady, nie? To jest inna sytuacja. Ale widzisz, może finalnie mnie uchroniło przed obecnością tej osoby niezbyt teraz lubianej na tym. A myślisz, że Dubiel się wybroni internetowo? Ja uważam, że nie. Ty wiem, że uważasz, że tak bardzo przed programem. Nie wiem, ja mam też troszeczkę zwichrowane, tak jak wy wszyscy tu w tym pokoju, włącznie z naszą piękną panią montażystką i tym śpiącym młodzieńcem. Ja mam faktycznie panią montażystkę, no a tak. Ty mówisz pani do swojego montażysty. A jest równouprawnienie, gender, ja mu raz mówię tak, raz tak, bo jest u nas równouprawnienie. Nie wiesz co, ja mam troszeczkę... Gorzej jak jakiś niemobbing kiedyś oskarży czy coś. No. Ona ciebie czy Łukasz mnie? No, to kobiety częściej oskarżają chyba. No nie wiadomo, ale jak ja na niego mówię ona, to my może jak ona oskarży. No to wtedy tak. To jest wiesz co, mam bardziej, uważam, skrzywione podejście do całej sprawy i być może przez to, że mam takie podejście sam, to uważam, że się nie wybroni, a on się może wybronić, ponieważ ja no, ze względu na swój wiek, to jednak wiesz co, z wiekiem jakby, jeżeli oczywiście sam nie masz takich skłonności, to coraz bardziej zarynkowo to widzisz, coraz bardziej no potępiasz takie zachowania. No tak jest. Z wiekiem w ogóle przychodzą pewne takie zachowania bardziej głupie. Bardziej, tak. Coraz bardziej radykalne oczywiście, bo coraz więcej tych znajomych ma dzieci i tak dalej. No, jak jesteś młody, robisz głupsze rzeczy. Tak? Ale ja dalej robię. Że to, co zrobił jest super. Nie, ale ja dlaczego zmierzam do tego? Uważam, że się nie wybroni, że ja być może uważam, że mogę mieć błędne zdanie, a ty masz na przykład lepsze, bo ja mam bardzo... Ja uważam, że na temat tego, co oni robili, nie możemy to mówić to słowo, czy nie? Znaczy nie, będzie pikane. Będzie pikane, trudno. No, na temat małoletnich, bo to już nie musi być. Mam bardziej niż przeciętny Polak. Jeszcze po pierwsze ze względu na wiek, a po drugie ze względu na to, że odbyłem 6 lat kary w więzieniu. I tam te osoby są bardzo piętnowane i to tak bardzo, bardzo. Wychowali cię w więzieniu, mówisz. No tak, wychowała mnie ulica. A jeszcze jeżeli ja odsiedziałem sobie 6 w więzieniu, to ten mój okres około gangsterski trwał, nie wiem, 10-15 lat, więc się obracasz w tym środowisku, bo żeby na takich bzdur, żeby chcieli 6, to trzeba było 10, nie? Ale generalnie, wiesz, obracasz się cały czas w tym środowisku, gdzie to jest mocno bardziej piętnowane niż w normalnym społeczeństwie i więcej się o tym gada, ponieważ te osoby są w tych więzieniach, na nich się krzyczy, rzuca już, nie mówiąc, co się robi jeszcze. Więc generalnie, wiesz, ja mam może mocniejsze zdanie, jeszcze bardziej to potępiam, jest dla mnie bardziej obraźliwe i ja sobie może mniej wyobrażam, żeby taka osoba mogła wrócić. Stąd jakby moja odpowiedź, że ty może masz rację, ale z mojego punktu widzenia no nie powinna być i mój jakby taki ten wewnętrzny kompas mówi, że nie powinna być wrócona i ja sobie, ale to nie jesteś pierwszy, ja to paru dni oczywiście o tym porozmawiam, mówię, to w ogóle Fame upadnie, jak gala, ludzie mówią, ty jesteś... Mówię, no gdzie? Mieli włodarza, tu w ogóle. Oni, ty, ale on w ogóle to nic nie zrobił, to i w ogóle jak? Ja mówię, wybuczą ich ludzie, oni, ty jesteś głupi. Także wydaje mi się, że ja mam trochę też skrzywiony ten punkt, że ja uważam, że cała sala w stanie będzie gwizdać, że w ogóle nikt nie kupi biletu, a pewnie tak nie będzie, więc pewnie bardziej ty masz szansę, że wszystko zakończy się stricte na rozprawach sądowych, bo na pewno rozprawy sądowe wobec tego będą. Teraz jeszcze zrobiło się zamieszanie polityczne, to już nie ma do tego żadnych wątpliwości. Tak. Chociaż moim zdaniem już po samym filmie nie było wątpliwości, bo chyba każdy, kto to oglądał, widział, co Stewart to czuł do niego dozę nienawiści. Oprócz Dubiela. Dubiel nie czuł. Oprócz Dubiela. Natomiast wydaje mi się, że Dubiel prawnie nie dotknął żadnego dziecka, więc pod tym kątem się wybroni. I jak już tam się wybroni... Ale lubimy 14, to... No ale dalej tak mówisz, nie dotknął. Tak, więc to wydaje mi się, że to... Nie wiemy, czy dotknął. O tak. No, nie wiemy. Póki co wychodzi, że nie. To też nie. Też nie możemy mówić, nie wiemy, bo takie daje mu na ten... Póki co wychodzi, że nie. Więc wydaje mi się, że wokół tego będzie potrafił z czasem zbudować taką narrację, że ludzie gdzieś tam będą to wytykać, ale mimo wszystko w cudzysłowie przebaczą, tak? I wróci do łask. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wróżyć możemy różnie, zobaczymy. A jak widzisz Fame dalej Boxdela? Fame i Boxdela. No, to znaczy, czy on też po czasie wróci, czy on zostanie już całkiem, że fizycznie nie będzie tam tym włodarzem, taką twarzą. No wiadomo, udziałów mu nie mogą zmusić go do pozbycia się udziałów, no to jest prawnie niemożliwe. Czy mogą oczywiście jakoś tam wpływać na niego, ale prawnie jest to niemożliwe komuś zabrać udział, to jest własność, to jest prawo własności. Mogą ewentualnie zabronić mu tego, żeby został włodarzem medialnym, mogą chcieć go odciąć. Jeżeli od tego, chodzi o decyzyjność, to mogą totalnie odciąć, bo wiesz, prezes go pozbawi wszystkich, będzie tego udziałowcem. Bo ile ma tam udziałów? 15 może? 20 ma, Gola ma 20, podobno nie ma po 30. Dobra, tak? No nawet jeżeli ma 20, to nadal tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwość decydowania indywidualnie na temat firmy, ma zero. Tak. Może sobie co najwyżej siedzieć i patrzeć, co robią inni. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie wyprostuje się to wszystko, co teraz się wylało, a nie zapowiada się, ale kto wie, może jesteśmy w błędzie, no to po prostu zostanie odsunięty od tej medialnej strony i będzie po prostu sobie siedział i dostawał pieniądze za nic nie robienie, że tak powiem, czyli po prostu za procenty, nie? Tak zgaduję przynajmniej. To za udziały, tam, to jest, no, spółka, to jest ZO, więc udziały, tak. Za udziały, no i ma prawo totalnie do wypłaty tyle zysków, ile... Chociaż wiesz, można różne myki stosować, jeżeli ty nie jesteś decyzyjny, ale myślę, że nie, no będzie tak jak mówisz, sobie siedział z boku, a to jest takie, no nie wiem, dobre, niedobre, no chyba też lubił to, co robił, nie? On w ogóle przecież no, na tym urósł i poza fejmem był osobą medialną, był dużym youtuberem, więc widać, że on tym też żył, nie? Ogólnie z tego, co się zawsze gdzieś tam w kuluarach mówiło, co osoby, które z nim sympatyzują, mówiły to, że on jest bardzo uzależniony od internetu w rozumieniu tego, że musi być na świeczniku, musi być... Nawet nie, no nawet nie, rozumiem. Muszą teraz o nim mówić, podobno, a po drugie on podobno był bardzo zwracał uwagę na to, w jaki sposób o nim mówią i że nie dradził sobie nigdy z krytyką. Tak mówiły osoby z jego otoczenia jeszcze jakiś czas temu. Więc podejrzewam, że na pewno mu na tym zależy. No nie dziwne zresztą, bo zarzut, który tam się pojawił... Rogoziński wrzucił teraz tweeta, że Boxdel właśnie nagrywa film, w którym ma wystąpić jedna z dziewczyn. Nie wierzę w to. Nie wierzysz w to? Nie wierzę, że taki film się ukaże. Dla mnie to był taki szok. No, nie uważam, że też Rogoziński jakby gada głupoty, ale dla mnie to jest tak szokująca informacja. Uważam, że to nie był dobry ruch w ogóle. Zważywszy na fakt, jak on się zachował, czyli poblokował wszystkie swoje social media, zważywszy na fakt, że jeszcze film Konopskiego niedługo się pojawi, być może jak już ten podcast poszedł, to film się pojawił, to tam tak naprawdę na nowo może być światło rzucone na różne tematy i wydaje mi się, że Boxdel nie wrzuciłby filmu jakiegoś, który ma w zamiarze go oczyścić, zanim zobaczy, co pojawi się na filmie Konopskiego. Tak twierdzę. Tak. A że już nagrywa, takie dla mnie to jest dziwne. No. Z drugiej strony, wiesz, no, on tam jest gdzieś przy tym fejmie Rogoziński, dość tam mocno jest, więc też dziwne, żeby on tą informację wymyślił. Nie wiem. Dla mnie to mega dziwne i nie wiem, no ja bym na pewno nie robił takiego ruchu, nawet jakbym miał nie wiem jakie argumenty, ja bym naprawdę poczekał aż to chwilę, bo to teraz jest taka burza, że to nie ma co... Niech to kurz opadnie i wtedy, bo to w tym kurzu nie będzie widać twoich argumentów. W tak ciężkiej sytuacji ciężko czekać, aż kurz upadnie też, nie? No tak, ale z drugiej strony w tak ciężkiej sytuacji ciężko mieć siłę, żeby taki film nagrać też. Ja bym nie wiem, siedział pozycja embrionalna, zimna woda pod prysznicem, całą sztukę leżąc pod prysznicem. Przysięgam chyba. No, wiesz, nie jestem w stanie sobie ocenić, ale mówię, to jest... Ja totalnie potępiam tę osobę, ale mam w sobie takiej... Gram współczucie jakieś. Wiem, że teraz będę zhejtowany jak można, ale serio mam, bo ty jesteś całkowicie zniszczony, bo ty jesteś prawnie i etycznie, moralnie, to jest najgorsze. Jesteś po prostu tak zestygmatyzowany, tak splamiony, że wiesz, no żaden inny czyn tak nie daje. Już nawet tak nie daje, chociaż też jest tragiczne. To jest skrzywdzenie dziecka. Jeszcze dochodzi ten aspekt, to jest najgorsze, co może być. Boxdela akurat nie wiemy, tak? Ale nie, to przepraszam, to nie, absolutnie nie, tylko chodzi, że sama jest taka, a tu ta łatka zostaje tej afery. Absolutnie nikt o Boxdelu nie mówi, że było jasność i ja też nie mam żadnej informacji, że demontuję, żeby też nie za dużo, że on coś takiego robił, ale mówię, to cała afera i ta cała afera stygmatyzuje i dostajesz łatki, wiesz. Tam już jest że powinien przychodzić... odpiąć to masz to oczywiście, że jeden tweet o rakietach 5 lat temu siadamy, ten pierd... No tak. No dobra, wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć te nasze dyskusje. Fajna rozmowa. Naprawdę... Tak? Tylko ty gadałeś. No i dlatego. No sobie tak, ja miałem tę łatwość, także ja się w sumie cieszę, bo ja jeszcze jestem delikatnie chory, chociaż już prawie zdrowy. I to jest niesamowite. Przyjechałem do niego, dostałem prezent, on przyjechał do mnie, też dostałem prezent od sponsora, tak? Środowisko miejskie. Tak. Mogę ci jeszcze coś dać. Czekajcie, nie przerywaj tego. Jeszcze ten prezent. O kurde. Ej, dobra, ja też chcę jakiegoś sponsora, żeby coś ludziom dawać. Odezwijcie się do mnie. Dzięki. Loko, to od tego, od Majewskiego, tak? Od Daniela. Power and Pump. No dobra, dziękuję. Ja też dam ci prezent poza podcastem. Prezentem będzie dobre jedzenie. Nie. No bo tak poza podcastem myślałem, że nie powiem ci. Będzie taki tajemniczy worek Mikołaja. Co by o mnie nie mówić, ja jestem osobą, która jest w 100% czysta od używek wszelakich. Jestem osobą, kawa jest używką, herbata jest używką, papierosy są używką. Nigdy nie... No faktycznie, mi chodzi o takie używki, które są zakazane. Alkohol też lubię, ale w niewielkich dawkach. Jakiś tam drinaczek czasem wypiję, czy piwko, ale w niewielkich dawkach. I co by o mnie nie mówić, jestem przekonany, że jak pójdziesz na Wrocław, to nigdy nie usłyszysz, że jestem gościem, który siedzi po klubach naćpany czy pijany, bo to nie mój tryb życia i jestem z tego dumny. Ode mnie też nie usłyszysz, bo robię to w domu, a nie w klubach, ale i pijany też nigdy nie. Ja lubię alkohol, ale nie lubię się. Gadaliśmy o tym, wiesz. No tak, Dwa piwa, trzy. Jak mi zaczynasz mówić w głowie, to ja już nienawidzę tego stanu. Mówię, że ty pijany nie byłem, bo oczywiście, że się zdarzało. Ale nie lubię tego stanu. Ja nie pijam, żeby... Nie piję, żeby się upijać. Ja lubię alkohol, lubię dobrego drinka, lubię piwo. Smak alkoholu. Tak, ale już trzecie, czwarte, o Jezu. I ja się wkurzam. Mówię, kurde, czego to nie jest pierwsze? Bo ja smakowo jeszcze bym wypił, aż mi się mówi w głowie, ja nienawidzę tego stanu. No, i już dobra, do spania, dobra. Tak. No, bywały na koniec anegdota czasy, gdzie 22, jesteśmy na weselu, naprawdę urodziny, ja do Kingi, ja idę spać. On mówi, co? Gdzie? Ja mówię, już nie, po co mi polewał? Ja już mam ten jeden więcej. Koniec. Siedzę do... A wy się, influencerzy, zastanówcie, czy warto przyjechać do Szalonego, czy nie, bo tam prezenty rozdają, więc może jednak zmienicie zdanie. Fajne jest to, co powiedziałeś. Ja uważam, wiesz co, nie każdy sobie też powinien odpowiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo fajne podejście do co mówisz. Nawet nie chodzi o samo przyjechanie, tylko czy kurde, czy wy sami z sobą się czujecie dobrze, jak ktoś mówi, wiesz, tam nie idź, a miałem naprawdę, kurde, szkoda, bo była fajna rozmowa, no przyjechałbym, ale widzisz. A ty z twojego, ty mi trochę otworzyłeś oczy, że to jest jednak proste, to jest jednak takie postawienie i to naprawdę nie jest kłótnia, to co ty powiedziałeś. No nie, niestety nie mogę się dostosować do tego, no bo nie mam tego w kontrakcie, no przepraszam. No wiesz, oni mają prawo i ty masz prawo. Oczywiście, więc ja też rozumiem was, oczywiście, i jestem w tej federacji jak najbardziej, no ale niestety nie dostosuję się do tej prośby, bo mam takie, a nie takie argumenty. W sumie, widzisz, nawet nie rozwiązując tego na noże, można to rozwiązać. Bądźmy szczerzy, ty w internecie jesteś dosyć trendowaty, jesteś postacią, która w szerokim, no nie, taka jest prawda, w szerokim spektrum raczej nie jesteś specjalnie lubiany, jesteś lubiany w swoim środowisku, swoich odbiorców. Natomiast mimo tego oceniam ludzi przez pryzmat tego, w jaki sposób mi dali się poznać. Jeżeli nie zrobiłeś nigdy nikomu jakiej wielkiej krzywdy, poza tym, że rzuciłeś posty, które były totalnie i wobec mnie byłeś w porządku, to nie widzę powodu, dla którego miałbym traktować cię w sposób jakiś nieprzyzwoity i tyle, nie? Więc ja zawsze mam takie podejście do ludzi i jestem otwarty na dyskusję. Ja lubię, jak z Filipkiem tu o mnie dyskutujecie. Tak siadam, no patrz, jakby poznałem fajny, no też fajny, co on wrzuca? No tak. Fajne to było, był taki jeden program. Też uważam, że nie masz prawa. I Filipek też powiedział, że jakby... Nie mieć mi to za złe, ale ja... bo masz świadomość, absolutnie, że jest to złe. Absolutnie nie. To było, wiesz, jakbyś się podzielili właśnie, kurwa, czy tam, wiesz, a wiesz, to by było mi przykro, bo się poznaliśmy i uważam, że polubiliśmy. I tak samo z Filipkiem. My się bardzo fajnie gadały przed programem i po. I on super się zachował. Ja pamiętam to. Wiesz, ja takie rzeczy się pamiętam. Jak ja mówię, przyjedź. I jakoś tak, nie wiem dlaczego chciałem go zrobić przed tym Kingpin. Myślałem, że ten odcinek w ogóle wypierałem tłumaczenie na brazylijski, czy to, kurwa, jeden Brazylijczyk tam obejrzał, bo akurat był pijany, mu się nie za co włączyło. I wiesz, i on wtedy mówi, kurde, wiesz co, ale... Było tak, że on w poniedziałek miał wylot i to naprawdę tam 8 przesiadek do tej Brazylii i on w niedzielę z tego Milicza specjalnie do mnie przywalił, zrobił na podcast i wrócił, bo miał się spakować tego. Ja to też bardzo doceniam. I też pamiętam, co on powiedział. Mówi, normalnie gdzie indziej nie pojechał, ale do ciebie przyjadę, bo ty robisz długie te podcasty i jest fajna przestrzeń do wypowiedzi. Ja mówię, też to mnie usłyszeć, nie? Dlatego ja mam bardzo dobre wspomnienia z tym. Też jest osobą, która ma coś do przekazania. Tak, oczywiście. A najczęściej mam wrażenie, że w środowisku influencerów ciężko znaleźć osoby, które chciałyby się wypowiadać, bo one nie mają o czym mówić. Niestety tak. Niestety tak. Dlatego to by, wiesz, przykro by mi było, czy bym się wkurzył, jakbyście powiedzieli, że jakby prywatnie tego. A to, że kurwa robię kretyńskie rzeczy tu i to powiedzieliście, o co mam być za zły? Ja je robię. No tak, to samo jak niektórzy freakfighterzy są wkurzeni o to, że drugi freakfighter mówi, że staną w klatce. Straszna. Naprawdę niebywała rzecz. No dobra, tym miłym akcentem możemy dyskusję zakończyć. Dzięki wielkie za przyjazd. Mam nadzieję, że nagrasz sobie to z nim dosyć szybko, bo głodny jestem. Kładę się koło niego, idziemy spać. No, więc pójdziemy sobie coś zjeść i dobra. Tyle. Dzięki za oglądanie. Widzowie, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, o ile ktoś tu jeszcze jest. Jak dotrwałeś do końca, to daj znać, że dotrwałeś, bo wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę już niewielka ilość osób. Jaki masz watch time? A to zależy od odcinka, wiesz? Aha, ale... No tak. 30 minut? Masz 25? Średni? No 30 do 40 chyba max nabiło. No to super. Jest takie max. Jak się dotrwał do końca, to wbijajcie też do mnie. A ja będę mówił u siebie, że wbijajcie do nich. No dobra, deal. Dzięki bardzo.